Ej, Sylwia. Tak bardzo kręciło, żeby zrobić dokładnie to, czego nie powinien robić każdy moderator na serwerze i zignorować te nowe regulaminy i zrobić at everyone. Ale szanujmy się. Cześć Sebastian, witam. Na lansę jest za dużo kawy i teraz miałem takie bardzo silne. Czy ja rozleję? Ale na szczęście aż tak źle nie jest. No dobra, cośmy ostatnio zrobili? To jest pytanie na dziś. Mogłeś wiedzieć. Na, wolę nie spać, pogadać dziś piekło na ziemi. W Gdańsku nie jest aż tak tragicznie. Byłem na 1,5 godziny spacerku i jakoś przeżyłem. Dobra, pytanie z punktu. Gdzie ja byłem, gdzie ja nie byłem, gdzie ja chcę iść, gdzie ja nie chcę iść. Najgorsze jest to, że pokazanie, że jeszcze parę miejsc mam niezwiedzonych wokół zamka. Nie jestem pewien, kiedy tam iść. Bo tak, tutaj jest telefon, tyle pamiętam. W sumie chciałbym chyba do niego wejść, żeby zobaczyć, co jest w tych drzwiach. Domyślam się, że nic, ale sprawdzić nie szkodzi. Może nie tam. To jest Clock Tower. To jest Entrance. Nie, tu chciałem być, tu chciałem być. I chciałem się przenieść. Greka ciszej. W sumie biorąc pod uwagę, z jak wspaniałą muzyką mam do czynienia, to pewnie by się przydało. Znaczy to? O Boże, tego było na jakichś 3%. U mnie jest taki ten, że pomieszczenie mocno mi się nagrzewa, są jeszcze dni. Ja właśnie pod tym względem bardzo się cieszę, jak mam u siebie pokój, że tam praktycznie światło w ogóle nie wpada. No dobra. Co ja tu mogę sensownego zrobić? O. Mam wrażenie, że teraz najrozsądniejsze, co mogę zrobić, to dosłownie przebić od początku całą grę i się zastanawiać wtedy, to co ja tu mogę zrobić. Dalej. 27 stopni nie pomaga, to akurat prawda. Ja jestem zwolennikiem 19 stopni, nie więcej. Jak dać mi więcej niż 19, to jest już za dużo. Ja mam okna... Nigdy nie pamiętam. Wiem, że mam okna, tak, że praktycznie nigdy do mnie słońce nie wpada. I to jest coś, co mnie bardzo cieszy. Dobra, gdzie by mnie przerzucać? Szlajnia da, postej. Dzisiaj spacer też musiałem spuścić, bo za ciepło było. Mi się udało, nie? Aczkolwiek jak wychodziłem z domu, to się zastanawiałem, czy na pewno mam wszystko zrobić. Chyba tylko ja się na koniec przepracował. To nie, to u mnie... Ja mam to, powiedzmy, dobrze, że... U mnie cała jedna ściana to jest okno, przez co nigdy u mnie nie jest tak w sensu stricte ciemno. Ale jednocześnie nie jest na tyle jasno, żeby... Znaczy, na tyle słonecznie, żeby mi się pokój mocno grzało. Na ten sposób może. Więc mam... jak to się mówi, najlepsze z obu światów. To będę tu. I to mnie wyrzuci do Clock Tower B. Clock Tower B mam wrażenie, że nic specjalnego nie było. To jest problematyczne. Mogę spróbować przejść tam do góry, ale to mi raczej wiele nie da. A co będzie, jak wrócę na dół? Bo jestem nie aż pewien, że w tej chwili, jeżeli gdzieś coś mogę znaleźć, to przez to, że odblokowałem ten beach do rozbijania ścianek. I nie jestem pewien, gdzie go mogę wykorzystać. Nie powiem, ze wszystkich randomizerów kasowaniowych, które robiłem, ten się wydaje taki najtrudniejszy do ogarnięcia, bym powiedział. Bo całą resztę jeszcze w miarę czuć, co, jak, gdzie i kiedy. Tutaj podejrzewam, że dlatego, że sobie pomieszałem połączenie między pokojami, pozostałych mogły być bardzo podobnie, gdy tak zrobią. O Boże, ja ten nie przejdę. Jeżeli ten nie przejdę... Dobra, widać.
Nie chcę iść na górę, to na pewno. Bo na górze jedyne co mamy to Wallpick, a na Wallpicku mi nie zależy w tej chwili. Więc wróćmy tu. I na dół, w lewo, cały czas w lewo. Mam wrażenie, że chyba już nigdy więcej nie zrobię randomizera z losowymi przejściami, z pokojami, bo widzę jak to się kończy. Musiałbym to robić z Greatsu tam dużo lepiej niż ten, niż Harmony of Dissonance, to na pewno. O Boże. Bo Harmony of Dissonance zdecydowanie zbyt dawno nie grałem, żeby ją tak robić, o tak powiem. Bo to nie jest tak, że ja tej jakś kompletnie nie znam, ale jednocześnie moje mam wrażenie, że... O Boże, nie chcę. Dzięki. Trzymałem, że go przypadkiem podniosę. Aczkolwiek też nie, mam wrażenie, że z takiej Arii czy z Dawn of Sorrow byłoby im dużo łatwiej zrobić tego z mieszaniem pokojów niż z Harmonii. Może to kwestia tego, jakie upgrade'y są potrzebne i tak dalej. Tutaj chcę w dół jeszcze. I gdzie mnie te drzwi prowadzą? Te drzwi mnie prowadzą do akweduktu B, czyli tu. Czy to mnie może za to... Wiem, że tutaj był jakiś taki jeden pokój, gdzie mogłem coś myśleć z tym biczem. Cześć, Lady Tam. Teraz tak, tu. Mogę iść tu i wydaje mi się, że mogę w lewo. W sensie na sam dół teraz spróbować przejść i zobaczyć, czy to mi coś da. A żeby przejść na dół, to muszę tędy. Bo wydaje mi się, że tutaj sobie coś odblokowałem, albo że tutaj potrzebowałem bicza tego ładowanego. Teraz zobaczymy. Bo chciałem tu na dół. Co tu było? To jest jaskinia szkieletów. A. Z jaskini szkieletów nigdzie nie przejdę tak naprawdę. W miejsce, gdzie nie byłem, więc mogę niedobrze się cofnąć w tej chwili. NGamers, potwierdzam, że to ja jestem graczem. Cześć, paskowitem. Czyli tak, spróbujemy wrócić na górę. Tak, zdążyłem już pozapominać dokładnie przejścia i... Nie, powiem tak, jeżeli zdecyduję się jeszcze kiedyś robić randomizer z losowymi przejściami między lokacjami, to będę musiał sobie bardzo mocno notować, co jest, gdzie i jak. Bo tak to zwyczajnie się nie da, to czuję. Tu w prawo mi nie da, więc spróbujmy tędy. Cześć, Luna. Z czym masz takie szczęście, Paszku? Co to za szczęście cię spotkało? Jak skończ szybko, tam jest... Dystans to najlepsze. Chyba kolega miał przez to na myśli. Nie mogę, muszę się ruszyć spokojnie. Zaraz koniec semestru. Więc już niedługo. Jeżeli miałeś na myśli co dalej, to nie mam konkretnych planów. Raczej nie skończę tej gry aż tak szybko, bo wiem doskonale jak ja się w niej włączę. I mam jeszcze dość sporo rzeczy do znalezienia. Pora bym się bardzo bała randomizować. Nie będę kłamał. Przenano znowu spęka w krótkiej brodzie, było 20 stopni. Noszę i tak ostatnio wszędzie jest i ciągle. Jak wracałem do domu, to zachował mnie deszcz, ponieważ ma jeszcze kategorię, nie lepsze stanie. To brzmi jak... To brzmi trochę jak typowy stan ostatnio ludzi, bo to ludzie mówią, to absolutnie są chorzy. Z tego czy z innego powodu. Więc...
Słuchaj, tak, nie jestem jakoś bardzo mocno zdziwiony tym, że warunki robią to, co robią. Ten z B mi chyba nic nie daje. Bo w zamku A mam odkryte to samo. A. Najbardziej mnie zastanawia, że ja byłem w Chapel of Dissonance. I nie pamiętam, jak ja byłem w Chapel of Dissonance. Hi, Gimaniam. Sorry, the name is a message. Jestem tutaj, Castlevania. It's a Harmony of Dissonance randomizer. I randomized a huge lot of things, and I regret like half of them. My manager made me take my lunch now. Why would they make you take it at a certain point? Powinienem w ogóle trochę wiadomości, ten na drogi może jeszcze będę musiał go poprawiać. Mam nadzieję, że nie. Wierzę, że poszło ci na tyle dobrze, że poprawki nie będą konieczne. Ja stajpię na wychodzę, że jeszcze jest pogoda na dół, zajmę sobie stratę. To już jest krótki stolenki. No nie, ja na szczęście nawet jak rano wychodzę na zakupy, to już jest na tyle ciepło, że jedyne co to zakładam ten. Zakładam jakieś krótkie rzeczy. I got him for us. Send me home early. Find a specific reason or... You just expect that for some reason. Zatem co do poprawek. Poprawki nie są jakieś bardzo złe i straszne. Wiem, że one są stresujące jako tako. Ale to też moim zdaniem nie jest coś, czym się trzeba jakoś bardzo mocno przejmować. W sensie wiadomo oczywiście, że najlepiej ich nie mieć, tak? To każdy zawsze powie. Ale to nie jest tak, że plakata jest koniec świata. Mi na poprawkach teraz się da psyka, jeżeli można to nazwać poprawką. Leader B. I było to, kiedy miałem poprawkę z prawka. Ja się prawa jadę. Boże. Ja go nie chcę bić. On mi za dużo zadaje. Ja mogę go po prostu przejść. Powinienem być w stanie przejść go. Wystawianie losowo ten to brzmi jak idealny sposób. Tak jak te wszystkie żarty, gdzie prowadzący bierze rzuca kartki, która spadnie na którą część gabinetu, to taką ocenę dostaje. To jest ten tier, jak słyszę, że ktoś losowo wystawia ocenę. Dlatego profesjonalne podchodzenie do przedmiotów. Pytanie do spokoju, gdzie ja wyjdę, jak tutaj w lewo przejdę? Bo to powinno mi zatowalić do entrance normalnie. To są diabły, diabły ciężki. Pnąć gdzie mnie to prowadzi, nie zgadnę Shine of Aposta, istnieje entrance B. Entrance B, który mi kupno daje. Chyba. Zobaczę gdzie mnie prowadził górny entrance B. Już w sobie doskonale. Nie, u nas najgłupsze co kojarzę to, że na którymś się krem nie było czuć, że prawdą ty trochę zalatywał alkoholem, ale to chyba jeszcze nic aż tak złego. Ja tu byłem z tego czy nie? Ja się po prostu cofam, prawda? To będzie zabawny dzień. Coś czuję? Aż się prosi, żeby zrobić drinking game. Kolejka za każdym razem, kiedy cofnę się w miejsce, w którym już byłem i z którego próbowałem wyjść. Moja wątroba by tego nie wytrzymała. Moja wątroba by zdecydowanie tego nie wytrzymała. Bo tu w prawo... To było tu w prawo. I dlaczego kasy też żyli? Nie, to w prawo.
No dobrze, to jest offline. Idą w górę. Jeszcze nie, tam. W górę chyba była ta blokada na suficie, prawda? And randomizer picks the game on the level. In this game, it randomizes the bosses, the items found, and the connections between the whole levels. So, not the separate screens, but like the whole segment of the castle. So, let's say there's at the beginning there's entrance A, it could lead to say top floor B, for example. And I'm getting my mind pretty fucked because of that. I probably shouldn't have done that, but I thought it would be fun. And it was fun for the first hour or two. And then I start getting lost over and over again. Oh, of course. Czyli tutaj nie przejdę. Czyli herbaty. Shinowe picie herbaty stanie się memem, przysięgam. Gdzie ja jeszcze mogę iść? Ani! Oj, święty Boże. Ja powoli stwierdzam, że muszę sobie odstawić picie kolki chyba. I tak na życie jutro bardzo szybko zrezygnuję z tego planu, zwłaszcza potem jak na Sejkowi dzisiaj pisałem, że jest promocja biedąca dość dobra na Kolunie. No tutaj mogę sobie jeszcze zrobić na jeśli. No to nie wiem, co to było. I teraz więcej nic nie ma. Czy jak to nie teraz się coś kilogramy? Jeżeli powiecie o to, że pijąc kole pije, to bez kole zresztą. I zazwyczaj gubię na tym kilogram lepiej niż jak piję cokolwiek innego, to nie jest samą czystą suchą wodą. Cześć Karka, witam. I'm Karka, witam. Poza Spartanem chyba... O, a Spartan zły i niezowy, a już wam mówię. Tak, a Spartan. Gdzie mogę jeszcze iść? Ta lokacja jest za duża. Mi najbardziej by zależał, żeby wrócić w tej chwili w miarę możliwości do... Jak się nazywa to... Nie szanę do apostej, tylko... Chapel of Defense, o. Latent algorithm choose the game for you to know. I chose the game myself. I played two Castlevania randomizers before. Dawn of Sorrow and Order of Ecclesia. And this is my third one, and I believe I could still do two more. At least two that I know of. Maybe there are some more randomizers that I don't really remember. Is this randomizer? No, no, no. It's a program made by somebody on the internet that patches the game for me. Doskonale, kompa. Czasem teraz przyjdzie tutaj i nie goni nas. Pewnie na pewno nie przyjdzie. Tam w lewo przejdę, tam mi to chyba nic nie da. Gdzie mnie tu zadowoleni? Więcej KMB, czy jego idzie do ich na pytanie, tego nie wiem. To jest to minus KMB. Czy minus KMB mnie dokądkolwiek sensownie zaprowadzi? Gdzie mnie prowadzi Wolves do minus KMB, to mnie wstawia. Nie, to wyjebałem hajt, nie chciałem! Wiem, że hajt do strony jest fajny, ale... it's not just this community, there are
I am not 100% sure, but I think there's well over 100 of different games that you can randomize. And I don't really think that Castlevania games are even the more chaotic when it comes to randomizing. Czy ja mogę gdzieś tędy przejść? Bo nie pamiętam. To mnie nigdzie nie zaprowadzi, prawda? Shine of the Apostate B. Back! Kurwa. Shine of the Apostate B brzmi jak miejsce, w którym absolutnie kurwa nie chcę być. Czemu się Lona? Czy ja z Luminous Caverns mam jeszcze gdzieś inne przejście? Nie pamiętam, gdzie mnie ten jeszcze ten wall przenosił, który jest na dole. Pójdę zobaczyć, bo może on mi coś da. To jest jedyne, co mi teraz do głowy przychodzi. To teraz, żeby do niego iść, muszę iść tu w prawo i potem w lewo. I zrobić pełne kółeczko. Cześć Sevik, witam, Holy shit, najlepsza muzyka. Sevik nie przyjdzie, no. Yep. Uderz w stół, a Sevik przyjdzie, czy jakoś tak. Sevik, panie, to brzmi jak dobra rzecz. Czyli tu do góry i w lewo. Op. To jest klucz. Dokąd mnie klucz przynosi? Nie do końca dobić chciałem. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo nie będę kłamał, Skywalker jest miejscem, w którym potencjalnie mogę jeszcze chcieć być. W sensie, że w przeciwieństwie do innych miejsc mam tutaj niezwiedzone rzeczy. Głównie tu na górze. Spróbuję zobaczyć, co jest tutaj po lewej, gdzie mnie to w lewo przynosi. A, to mnie nigdzie nie przynosi, bo to nie ma przejścia. Doskonale. Wydaje mi się, że tutaj przejście dopiero w tym. Dopiero w kaplicy B. Czyli tej, do której tak intensywnie próbuję się dostać. Czyli tak, tu w górę. Zaraz się okaże, że tu też jestem zablokowany i będzie mi tak kurwa przykro i smutno. Delay. Probably the part about the meeting being very fascinating. Cześć Marcin, witam. Oddaj się nic o tym. Krzyż. No dobrze. To teraz najważniejsze pytanie, czy ja sam rzeczywiście gdzieś dojdę. Domyślam się, że nie i że wciąż ktoś tak się budził. Fajny. A, bo tu było to przejście. Gdzie mnie ono prowadzi? Do Skywalker B. O, widzicie! W końcu! Po 10 tysiącach lat jesteśmy z powrotem w Skywalker B. Guys, aż se zapiszę. Bo nie wierzę. Mam coś nie każdą. Możliwe, że też przez to, że miałem mikrofon na boku wstawiony, by the way. Dopiero teraz zwróciłem uwagę. Czy tego się nie da zwalić swojego? Yep.
Pawpol, zajebiście. Czego ci brakuje do końca jakiejś połowy relikwii Vlada? To na pewno! To jest mój główny problem, że ja nie mam relikwii Vlada wciąż! Plus nie mam jeszcze tego, co niszczy skałki, jak się do góry skacze. Tego zyskoku. Właśnie nie pamiętam, czy ich jest 5 czy 6. Mam na pewno dwie. O, to co? O, a propos. Mówcie mi jeszcze. Oko Vlada. Właśnie nie pamiętam, czy ich jest 6 czy 5. O, jedos. Maxim? Maxim? Czy mi się wydaje, czy będzie walczyć? Z Maximem w małym pokoju? A nie, to Shadow. To nie był Maxim. Ej. Zapomniałem, że tutaj jestem Shadow, śmieszny. Na szczęście to jest boss przed jakichś 50 godzin gry, więc chyba się go nie boję. Jest jakaś część mnie, która sobie czasem myśli, że powinienem bardziej aktywnie unikać przeciwników. Ale jednocześnie, kiedy nie ma takiej potrzeby, to mi się nie chce kompletnie. No dobrze. O, to podwiedzajmy jeszcze do Chapel of Dissonance. Skoro już tu jesteśmy, zwłaszcza, że coś tu jeszcze jest. Podobno. Na pewno health max up. Alright, have fun, Gemaniem. Castle Map 2 to nie był ten przedmiot, którego potrzebowałem. Tutaj coś... nie, tutaj może coś być. To jest potężny Dulesset level 3. Bardzo potężny. I life max up, nice. Niestety to nie była ta znajdźka, której potrzebowaliśmy. I will see if I'll still be there. If everything goes well, I might end up finishing the game real soon, but I honestly don't think so. Dobra, czyli muszę tu... Taaaa, do góry. Swoją drogą, mam tak mało książek znalezionych do tej pory, to mnie chyba najbardziej przeraża. Ja myślałem, że ja tych książek sporo znajdę do tej pory. Czerwałem wodę do czynnika. Nice. Gratuluję. No nie, ja sobie jak stawiłem wodę do czynnika, to przy okazji wziąłem i pozmywałem naczynia. Więc nawet nie miałem jak przeoczyć, że czajnik jest włączony. A, bądź też, że mógłby nie być włączony. Kurak. Nie zwalniałeś. O nie. Tego bym na pewno nie potrafił. Najgorsze to mi się stało z podobnej rzeczy, to chyba jak... któregoś raz zostawiłem ryż do gotowania i zapomniałem o nim na zdecydowanie za długo. Ale to chyba taka największa katastrofa, która mi się przytrafiła. Dość powiedzieć, że garnek już się nie nadawał do absolutnie niczego. Nie, to nawet nie była kwestia, że zamiast też umiałem klej. Nie wyjmowanie klejenia zdarza mi się regularnie, więc to nie nazywa incydentem. To jest dla mnie norma. O Boże, książka. Firebook. Mógłbym teoretycznie wziąć sobie noże teraz. Uh,
mam jeszcze teraz dylemat w sumie. To właściwie robić dalej, bo mówiłem, że chcę Pokémony. Jeszcze nie wiem, które pewnie. Zastanawiam się, czy może Button Folków nie porobić, bo ostatnio sobie odpaliłem dwójkę na tym, na Switchu akurat. Nic lepszego nie miałem do roboty. I nie wiem. Zostawiłem w całych CPS-ach na cały dzień. Nice. Au. Ojo. No. Pojebie. Ja go zaraz... Ja mu zaraz krzywdę zrobię. A tu nic nie było. Niech zgadnę. Oh yeah! Najlepsza muzyka. Let's fucking go. Muzyka, która krzyczy I want to fucking die. I'm gods. Luminous Caverns, czyli moment, w którym wyciszasz Game Boya. Najpierw w lewo, czy najpierw w prawo? Zobaczmy, gdzie mnie w lewo przyniesie w sumie. To nie jest Pepe i Cups and Jam? Nie. Z małej Pepe, okej. Okay. Najlepsze jest to, że ja na streamlapsach to widzę jako suchy tekst. Tylko na tych. Marble Corridor. O, zajebiście. Co mi to daje? Absolutnie kurwa nic. Jaka drama nie mam. To trzeba by jako osobną matkę dodać. To proszę, zostawcie mnie, diabełki. Nie lubię, jak ktoś mi siedzi nad głową i zmienia konsolki. Mam tu jeszcze dwie znaleźki, z czego znałem, że się przynajmniej jedną z nich będzie książka. Musisz dodać. O boj, musiałbym coś się zmieniać w ustawieniach Steama. To odważne założenie. No dobrze. Zejdźmy najpierw na dół, bo wygląda, jakby to było krócej. O kurwa, woda. O kurwa, kwas. Tyle. Hold up. Tutaj było coś, co sprawiało, że się nie dostawało obrażeń pod wodą, prawda? Shit! Ja tego jeszcze nie mam. No dobrze. Przypomnijcie mi, jak daleko w grze jesteśmy? W jakieś 90% obu zamków? Nie jestem pewien, czy dalej nie ma... Czy dalej nie ma jakiegoś takiego fragmentu, w którym jest tej wody pełno i nie będę mógł wyskakiwać ponad nią. Więc na razie wolę pójść tam, gdzie potencjalnie mogę znaleźć te synku i przed nią przejść. Bardziej w tę stronę. Napiszę i sprawdź. I tak będę mógł tam wrócić, ale pójście tutaj mi... nie zaszkodzi, o tak powiem. Jeszcze nadal masz problem z tego piratami? To nie jest tak, że nadal mam. To bardziej kwestia, że... O, baby. O, baby! Mówcie mi jeszcze. Czyli czego mi jeszcze brakuje? Już tylko rzeczy dla kuli? Właśnie nie jestem pewien, czy na Twitchu one są na czas, czy na ilość cyklów. I zastanawiam się, czy chcę sprawdzać. Podejrzewam, że to też bardziej kwestia, żeby nie puszczać konkretnych rzeczy, które są jakoś bardziej rozpoznawane ekrany. I oddychanie pod wodą. I mi to zależy, ile tam rzeczy jest do zgadnięcia.
Diament, czy nie było warto tu przejść? Znowu bym ci spadał się. O, to co, Shinji Faraday 2 incoming! I oddychałem pod wodą i pod wodą. Nie byłbym nawet jakoś specjalnie zdziwiony, powiem szczerze. A, kiedy se wersji, bo tak dobrze, że zrobił se wersji 2? Boss, jestem pewien, że wchodzenie tutaj. Czy to będzie śmierć? Nie. To jest skrypto... Yep. Talos? On się zwał? A, Talos. To jest ten sam boss, którego spotkaliśmy na samym początku gry. Hop, hop. Pasjonujący patent. Jak większość bossów w tej grze, I swear. Tego nie zobaczam jasno, myślę, że nie ma, że tylko więcej niż ryzykuje. Właśnie, ktoś mówi, że miałeś chodzić na konflikt. A czemu ci to jeszcze nie ma? I Bifor wciąż parł sobie, czy jest ścimieniu od herbatę? No, biorąc pod uwagę, że pijesz 12 litrów dziennie, to się nie dziwię jakoś specjalnie. Cześć, Biki, witam. Tylko 12, no dobrze, tylko 16 niech ci będzie, no. A potem to zdublowaliśmy, czy jakoś tak? Jakie 12? Nie piję żadnych 16, skąd wziąłeś to 18? Ja to zazwyczaj kojarzę, o Boże, w wersji, że mówią ci, na to pożycz 50 zł, 40 zł pojebało cię, na co ci 30 zł, nie mam 20 zł, dech jak chcesz, dobra, dam ci 5 zł, jeśli już tam. Tak, myślałem, że iFlame to zaiflamują, ale iFlame tego nie zaiflamowały, no hammer, mi nic nie zdaje. No dobrze. Nie zrób tej dechy i przenieść piątkę reszty. Blisko wystarczająco. Teraz jak o tym myślę, to jeszcze ze śmiecią nie walczyłem w ogóle. I zastanawiam się, gdzie może być bot, którego pominąłem, który będzie śmiecią. Oddaj mnie to. Bo powiem szczerze, nie wchodzą mi do głowy żadne jakieś miejsca, w których mogłem pominąć bota jeszcze. To jest chyba najgorsze. Kim Before ten randomizer sprawia, że walki ze śmiercią po prostu nie ma. Idziesz właśnie do niego. Że tu? Nie wygląda. Po co daje by bossa bez segmenta? Co się tu robiło? Czy to się jakoś... Nie tak, szukaj klucza. Klucza nie masz. Mówi się, że mam i to jest najgorsze. Nie, to nie tak. O mój Boże. Ciekawe, gdzie jest klucz. To jest ostatnia rzecz, którą chciałem dzisiaj usłyszeć. No dobrze. Zatam się na spoko, spoko zataszam.
Bober. Hello. No, próbuję się wyłapywać twoim mikrofon, jak wchodzisz. Poczekaj, aż z powrotem kupię sobie jakiś legitny. A nie ten kamerkowy. Znaczy wiesz, to nie jest tak, że on jakoś głośno brzęczy, tylko po prostu delikatnie coś tam wyłapuje, tak? Bardziej w tę stronę. Sevik zsikerowany. Sevik, flashbacki się odpaliły. O, nice. Serducho, Vlada. Podzielę się z wami moim bardzo poważnym problemem, który obecnie mnie dotyka. Znasz, że się nie będzie to ani tak poważny problem? No czemu hejcisz? Tak się kurwa rozmawia z wami. Nie wiem, a czemu iż? Może tak jest. Pewnie jest. Mamy zapis, co mi szkodzi. Nie, no podziel się, będzie fajnie. Mój problem polega na tym, że zrobiłbym sobie kamembercik, ale... Jak już mówiłem. Jeszcze nie usłyszał nawet drugiego zdania. Ale problem jest taki. Problem jest natury dwojaki. Pierwsza. Robiąc kamembercik nie mogę być na streamie. Mhm. A po drugie, co bardziej problematyczne, muszę pozmywać patelnię. Oh no, okej, to jest dla ciebie ogromny problem, zdaję sobie z tego sprawę. To jest dla mnie duży problem, bo tego nienawidzę. I to... To bardzo mocno waży na moich planach co do kolacji. A i słyszałeś, oni twierdzą, że trzeba wodę opuścić, żeby iść do bota? No ja cię namawiałem, że dasz radę. Wypiję tylko cały zapas podków, które mam. O, pomyśl sobie, że każda podka, którą pijesz, to pyszniutkie Pepsi Twist. Wiesz co, najgorsze jest to, że mam wrażenie, że nie mogę pić Pepsi Twist, pomimo tego, że je właśnie kupiłem. Bo... Czy ci kupiłeś actual Pepsi Twist, czy Pepsi... Pepsi Max. Pepsi Max. Co, jestem ciekaw, czy ci się drzwi do bossa otworzą. Himbifo otworzą się, ale u bossa też dostaje pełny damage. Czemu ja jestem kojarzony ze stola? Ja jestem najszczuplejszym człowiekiem z tego grona. Ja jestem Jack to fuck, jakby o chuj. No dobrze. Chodzi. Nie otwierają cię drzwi. Weak the dang. No dobrze, troszkę XDD, ale niech będzie. Outplayed. Warto było spróbować. Niezaprzeczalnie. No dobra, to teraz pytanie za 100 punktów. Mam 190% zamku odkryty praktycznie. Gdzie może być? Nie, najgorsze jest to, że jest jedno miejsce, gdzie kojarzy się sufit, to zwala. Na początku gry? A. Jest, owszem. Nie pamiętasz, jak się tam idzie, pewnie? Nie, no to jest przy samym tym, przy samym teleporcie, więc nie powinno być problemu. Najgrawitacyjniejszy jednostka. Dobra, przenieśmy tam, gdzie chcę, nie Cocktower. Entrance Arch, ja przejdę stąd chyba, tak, przejdę. Przynajmniej jest to Entrance B, gdzie są te jebane szkielety. Ale Sevik, ty masz pojebane buffy, bo ty jesteś tak wysoki, że ty możesz nie zważyć tam, naprawdę kurewszko za dużo i tak nie będzie tego widać po tobie. No ja też nie do końca tak działa. Nie no, w sensie po Seviku naprawdę, jak pamiętam... Inaczej, tak... on wagę może mieć cyferkowo wyższą od nas, ale... To wciąż nie sprawia, że może tam powiedzmy ważyć po wiele, tak? Znaczy inaczej, no chodzi mi o to, że po niższych ludziach bardziej widać nadwagę, o. No to na pewno, tak? Bo to bardziej tacy krępi, bym powiedział. No więc Sevik jest wielki, więc w porównaniu, nawet w porównaniu do mnie masz buffy. A ja nie jestem przecież jakiś bardzo niski. O, było warto, widzę. No dobrze.
W drugim zamku tu przejść? Ja planuję. Nie, żebym miał wiele innych opcji w tej chwili. To jest dobra waga, jak ty ważysz setkę. Chciałem właśnie powiedzieć, że ja nie wiem, czy to się nie łapie gdzieś w okolicach lekkiej nadwagi co najwyżej. No, jeżeli właśnie to najwyżej, jeżeli... Bo otyłość to na pewno nie jest. Nie. Sobiek, czy ty masz dwójkę z przodu, czy nie? We wzroście w sensie, nie w wadze. Chyba nie. Czy ty masz jakieś 97-8? Ja myślę, że Sobiek ma poniżej, ale głowy sobie uciąć nie dam. Właśnie też nie. Ostatnio mierzyłem się doskonale. Imbifor już wtedy miałem dwójkę. Sobiek no, waż 20 kilo. Tak było? Zaokrągliwszy, jak masz dwójkę z przodu, czy tam nawet metr 98, to stuwa to jest właśnie taka granica, znaczy, pogranicze normalności lekkiej nadwagi. Ująłem taką typową, zdrową wagę w najgorszy możliwy sposób jako normalność, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. A zdrowa waga z definicji jest normalna? W obecnych czasach? Ja wiem, że się mówi, że nadwaga nie jest niczym złym, ale zdrowotnie jest. Tak, jakby nadwaga? Nadwaga jest obiektywnie czymś złym. To prawda. Nie ulega to wątpliwości. Ja muszę wagę kupić w końcu. Ja na szczęście mam kupioną, także mogę się kontrolować, czy akurat nie przekraczam jakichś nieprzekraczalnych granic. Ja się na siłce ważę. No dobrze, co tutaj znajdziemy? Jakiś inny mebelek pewnie. I swear. Nie no, jest to jakiś podobno ważny power up. A to nie ten, nie liczy... Mebelków nie. Nie, może. Dzięki. Może być książka. No dobrze. Ale Summoning Tome jest całkiem zdrowy dla gry, nie będę kłamać. No dobrze, to teraz mam problem innej natury. Gdzie ja kurwa znajdę coś do pójścia dalej? Doskonale. Nie, bo się zastanawiam, gdzie jeszcze coś może być w ogóle. Tam na górze, gdzie masz szare kwadraciki? Tam na górze jest inna blokada, ona na jakiś przełącznik była. Chyba. Really? Nie wiem, czy to nie jest tam na samej górze, po prawej od tego save pointu. Tylko kurwa, jak się szło do tej wspaniałej okazji. Po prawej od save pointu? Co? Na samej górze, po prawej od save pointu? W sensie, jak masz te szare kwadraciki, to... A, bo tam jest dziura na górze, no. Tak. Widzę. Jest jeszcze jedno miejsce na cashbootce, o którym za cholerę nie pamiętam, nie będę kłamał. To nie jest to w safe pointie, nie? Nie, w safe pointie trzeba było tylko skoczyć do góry, nie właśnie, trzeba było butów. O to mi chodzi. Dobrze. Zresztą tam był jakiś potrzebny upgrade, tego co pamiętam? Hipogryf. Nie, tam trzeba było hipogryfem skoczyć, więc na pewno nie. A, myślałem, że to masz na myśli. To tam był Crashing Stone. A, tak. Co był ten, co mówiliśmy, że straszne kurestwo, że go tam wsadził. Znaczy, moim głównym problemem w tej chwili będzie to, że ja znowu nie pamiętam, jak ja się przedostałem do Chapel of Dissonance. Nigdy się nie nauczę. Wiem, że robiłem to już dzisiaj, znowu nie pamiętam. Ja bym nie mógł grać w... No ja właśnie sobie rozlosowane przejścia między pokojami. Ja właśnie sobie powiedziałem, że jeżeli jeszcze kiedykolwiek wpadnę na ten genialny pomysł... Mam być od niego odwieźć? Nie, to będę musiał sobie robić jakieś notatki, że jest przejście AB gdzie. Okej, okay, jasne. Wiesz co, kurwa? Nie chcesz noif? Teraz, czy ja jestem dobry? Nope. Zdecydowanie jestem dobry. Spróbujmy jeszcze raz, tylko tym razem z analogiem. O kurwa, analog zdecydowanie nie wchodzi. A czekaj. A, kurde.
Summoning Tome z nożem też jest fajny. Powiem szczerze, że ja nie jestem pewien, czy używałem tego. Czy używałem Summoning Tomu w ogóle za pierwszym razem w przedzięgę. Tam jest Birb chyba. Chyba tak. Anyway. A gdzie ja byłem, skąd mogłem przejść do Chapel of Dissonance? Jakaś część mnie chce powiedzieć, że z Luminous Caverns, ale... No, but... Castle Cerchery? Nie, nie wiem. Skąd ja się przenosiłem do Luminous Caverns? Skąd? Na jakie zapytania? Trochę zna się wczorajszy od końca kwestii. A co masz na myśli? Co mnie ominęło w takim razie? Wiem, że Cevik trochę kurwił na medupy. W Celest w sensie. Tak. Na spadochroniki. Znaczy ja się absolutnie nie dziwię, bo mi się też dość długo zajęło. To była mechanika, której ja najbardziej nienawidziłem w całym Celest chyba. Spadochrony. Luminous Cavern B. Farewell mnie ominął, Boże, Bogu dzięki. Znaczy, Farewell... Znaczy, co mi? A nie, sprawdzę, gadamy. Sajk zaczął Farewell, a tak naprawdę gdzie on doszedł? Do serducha? Nawet nie chyba. Do tego pokoju, gdzie jest serducho. Nie, ja nienawidzę spadochronów w QL. Absolutnie, chyba nie znoszę tej mechaniki. Zdaję sobie sprawę, że to mój skill issue tylko i wyłącznie, ale większe absolutnie rzeczy. Nie znoszę tej mechaniki. Większe rzeczy wcale można określić w ten sposób, TBH? Tak, ale z większością nie miałem problemu. To jest Shine of the Apostate. I to chyba nie jest to, co chciałem. Znaki zapytania? Nie, to nie jest to, co chciałem. Bo pamiętam, że tu nie szedłem, a byłem w Luminous Caverns. Okej, okay, spróbujmy jechać teraz. Byłeś w Luminous Caverns A? To wiem, ale... Wydaje mi się, że z A przechodzisz w inne miejsce niż z B? No czekaj, bo mnie zastanawia jedna rzecz. Nie, tutaj była jakaś blokada, której nie mogłem. Chyba... Czy ja mogłem? Chyba się przypomnę? Nie. Nie wiem, dawno tu nie byłeś. Bo zastanawiam mnie, co jest tu na górze. Brązoletki może? Ha. O, łatwo. Nice. Ha. Nie pogardzę. Dobra, jest Luminous Caverns, a powinienem móc przejść do tego, do Chapel of Dissonance chyba, jeżeli mnie pamięć nie myli. Cześć, droga, witam. To było bodaj tu w lewo i tym pionowym przejść, o Boże. FPS-y. Jak się mamy? Całkiem dobrze. Jak na razie nie narzekam. Dajcie mi jeszcze parę zgubień się i będę narzekał. Skywalkway B. Kurwa. To nie do końca rozwiązuje moje problemy. Jak ja byłem w tamtym drugim pokoju wcześniej? Którędy ja byłem w tamtym drugim pokoju wcześniej? Ha? Eee?
Olivii mnie zaraz. Zastanawiam się, jak ja tam właściwie mogę przejść. Bo jakie mam opcje? Tutaj w lewo nic mi nie da przejść. Znaki zapytania? Mogę spróbować wyjść Chapel of Dissonance w prawo albo w dół. I co mi to da? Tutaj w tą. I co się stanie, jak tu w prawo spróbuję wyjść? Ale spoko, spoko. Tu był boss. Będę czatować? No tak, 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 spoko, spoko. Rozumiem, rozumiem. Ale tu jest Skywalker. Pojedynie teraz. O nie, najgorzej są ważne rzeczy na spotkaniu. Oh no. Czym jest ta książka? Jaka czterówka? To nie. Ale bąknęła za 400. Nice. Chcę zobaczyć, co jest tutaj na dole. Książka jest do okien. Nie, zobaczyłem, że przywołuję jakąś małą wróżkę i stwierdziłem, że może innym razem. Nawet jeżeli jest silna. Nie samo nowa elektryczna. Ja nie mam elektrycznej książki. To jest dosłownie jedyna, której jeszcze nie mam. O, tutaj sobie otworzyliśmy przejście. Kren nie prowadzi na Maksima. Zajebiste bransoleta. Armet. Hej, samuraj, witam. Czy istnieje świat, którym to mi odblokowało wejście do tego? Do pokoju Dekuli? Czy ja potrzebuję wszystkich relikwii Vlada do tego? Czy to istotne? Jak już tak daleko zeszliśmy, to chyba chcemy zrobić dobry ending, prawda? Prawda? A gdzie mnie to prowadzi? Powiedzcie we mnie. Skywalker B. Tutaj mnie to prowadzi. To nie do końca jest to, co chciałem chyba. Bo tam to tylko wrócę z powrotem tego miejsca, z którego przyszedłem, więc odpada. Miałem chcieć jeszcze ci... za każdym razem. Tak, popiszę pracę, tak, oczywiście, tak, praca będzie pisana, Absolutny brak pocztak tego użytkownika. O Boże. To już nie mam ważnych znajdzie, więc nawet jeżeli tam jest na tym save roomem, to nie jest to nic godnego uwagi. To są kolce, whatever. Powiedziałem, że whatever i się będę tego trzymał.
Tylko to mnie chyba znowu prowadzi nie w miejsce, które bym chciał. I to jest niepokojące. Au. Ile razy jeszcze pan w kolce? Nie jestem pewien, chcę sprawdzać. To nie prowadź do akweduktu, a nie podoba mi się to. Gdzie to jeszcze może być? Pojebie mnie teraz. Zwłaszcza, że mam wrażenie, że moje wszystkie problemy są w okolicy Skywalkway w tej chwili. Jeżeli bym to jakoś rozwiązał, to wszystkie moje problemy by się same rozwiązały. Au. Tylko jednocześnie nie widzę do końca, jak mam to rozwiązać. Au. Au. Zostawcie mnie, kolce. No! Zobaczę w sumie, jak już tu jestem, co jest w tym pokoiku z save'em. Hard max up i jakaś polerenka. Pewnie sobie zapiszę. I teraz jakie mam tu opcje w ogóle? Mogę wyjść tu w prawo, mogę spróbować wyjść do góry, to mnie przynosi do zamku B. Tu jest... Warp znaki zapytania? Po chwilę. Z prawo mnie nigdzie jestem sam nie przynosiło, right? Jak próbowałem wyjść tam, gdzie jest normalnie Clock Tower. Idę sprawdzić, gdzie mnie to przynosiło. Tak, żeby sobie zrobić mentalną notkę. To mnie przynosi do Skywalkway B, do tej części. A jak ze Skywalkway B wyjdę do tego? Prawo? Serial Saling do serwera nowego boru na Discordzie. Oh my! Zapomniałem już, że to istnieje. Może to i lepiej, że zapomniałem. Czyli tak, chciałem zobaczyć, co jest tu w prawo. W prawo powiedziałem. Au. Tu w prawo było bo sidło, to na pewno. I pewnie przejście nie tam, gdzie chcę, co? Skywalkway, a to... To nie jest to Skywalkway A, które chcę! I to jest najgorsze! Bo gdyby to przynosiło do tej drugiej części Skywalkway A, to byłoby dużo lepiej. W sensie do tej, gdzie mam ten jeden piksel zwiedzony. Najgorsze jest to, że ja tam musiałem być, tylko nie pamiętam skąd. W sensie skąd ja tam wchodziłem. Nie wiem, czy boru nie było bardziej na zasadzie, żeby mieć taki jakiś serwis obrazkowy, żeby memy na niego wrzucać. Albo jakieś kreacje
fanowskie. Nie dlatego, że nie mieliśmy Discorda, tylko właśnie po to, żeby był taki czysto obrazkowy. Ale też moja pamięć bywa zawodna. Jestem tu, dobrze. To chyba stało trzeba było. I to jest Luminous Caverns, skurwysyństwo. Jak ja tam wchodziłem? Skoro ja tam mam piksele, to ja tam musiałem jakoś wchodzić. To jest strasznie frustrujące uczucie, kiedy ma się już większe rzeczy zrobione tak naprawdę i brakuje na tyle mało, że nie jest się pewnym, co właściwie jeszcze zostało. Z Luminous Caverns, a jak wejdę, to mi to nic nie daje tak naprawdę. Bo tutaj na dole jest tylko ta woda, która mnie zabija. Jedyne co to mogę zerknąć, czy tutaj w lewo się jakoś nie przechodziło gdzieś sensownie. Ale też chyba nie. Nie wiem, czy tutaj ten Marble Corridor nie był. Ze Skalkiem? Zaraz chyba dosłownie przejdę od początku całą grę, jakby się normalnie przechodziło. I swear. Bo już napady powoli mi się pomysły kończą. A tu nie. Bo tam było normalnie tylko coś do znalezienia, a nie przejście. Moje mnie to najbardziej zastanawia, jak ja wszedłem tam do tego parszywego Chapel of Dissonance górnego. To jest koktajl, to wiem. Spróbujmy się wrócić na chwilę. Marble Corridor A, bo kojarzę, w A byłem dość rzadko. Gdzie my... Chłopaki, kurwa, to nigdy nie prowadzi do niczego dobrego. Ale co tam? Mówiłem pytanie. Oh my, jestem z ciebie dumny, Shin. Mój mały Shin uczy się zmywać naczynia. Czy jakoś tak? Witamy w świecie korzystania z naczyń. I ogólnie jakichś przyrządów kuchennych. Gdzie ty mnie prowadzisz? Kurwa synie. Nie widzę swojego życia. Absolutnie kurwa nienawidzę swojego życia w tym momencie.
Świetna ta patelnia, nie zdziwiłbym się, gdyby takie magiczne wynalazki istniały. Bo tak, tu jest warpik tylko. Hon, hon, hon. Sprawdzam, czy mikrofali się da. Rest in peace. Pamiętam, że jak byłem w kasce Treasury A, to byłem brutalnie gwałcony, więc było to na początku gry. Brakuje mi w tym momencie jakiegoś pliku z logiem, który mówi mi, gdzie są te... gdzie są jakieś przejścia, nie przejścia. Ale jednocześnie wiem, że takiego pliku nie mam. I to jest najgorsze. Bo teraz tak, z rzeczy, które nie mam, to nie wiem, jak się dostałem. Jak ja się dostałem do tego pokoju na górze Chapel of Dissonance? Pojebie mnie. Tak, do itemków? Nie. Nie mam kompletnie żadnych logów wygenerowanych, o co chodzi? Jest na papierze, to może być nie do przejścia. A ja nie będę o tym wiedział. No z tego co pamiętam, ten randomizer do DS-owych kasywani też tak miał. Nie to. Możliwe, że tutaj miał, ale go nie wygenerowałem albo nie zapisałem. Przy czym bardziej prawdopodobna jest wersja, że po prostu nie zapisałem. Więc przyznaję, moja wina. Bo po tym jak szły mi randomizery z Eklezji i z Danowsa, uznałem, że to nie będzie problem. To jest luminoska WMB, to nie. Pomiąska WMB brzmi jak okropny pomysł. To będzie Shine of Apostates? Nie, to... O mój Boże, guys, guys, mamy to. I tu jeszcze coś jest. To nie za tamtymi drzwiami, to be fair. Jest oba kind right. Czy coś jeszcze na górze było? Nie. Chyba. Nie, to nie wygląda jakby coś było. Czy ja przez te drzwi mogę przejść? Och, tu ten magic spell. Czy ja tu muszę założyć bransoletę Maxima? Warpik. I to w ogóle się da przejść od razu. Ho, a cóż to? Dwie syny. Oh, God. A, to tego nie otworzę z tej strony. We're so fucking barak. O, Bolt Book. I przy okazji posidło. No dobrze, to I guess, że sobie zobaczymy zaraz to, co Shin mi proponował.
Spellbook, Boldbook. A, a ty byłeś. A Boże, bo ja nie mam książki, tylko mam tego. Okej, okej, nieważne. Zapomniałem się. Nie czuję się zbyt ambitny. A myślałem, że to... Wydawało mi się zawsze, że to się da te... Że to się da niszczyć. A może nie mogę kręcić biczem, jak mam Crashing Stone'a? No ja chyba przestałem memować na chwilę. A, tylko na chwilę. Czy randomizer ma opcję? Wydaje mi się, że ma. Jeżeli tak, też czemu z niej nie korzystałem? Nie mam pojęcia, byłem głupi. No dobrze. Aha. Chcemy zauważyć, że game pokazuje, że tutaj są cztery kluczowe przedmioty. Trochę się tego boję. Coś to Lydia. O nie! Śmiej zabija naszą waifu. No. To się nigdy wcześniej nie wydarzyło. Head Choker, Head Max Up, pani premier. O tak. Lydia w imieniu wszystkich Polaków. Dobrze, teraz jak już tu jesteśmy, to ogarnijmy też, co tutaj pozostawało, I guess. I swear, jeżeli wszystko co tu będzie, to będą Chinka. Okej, dobra, mówcie mi jeszcze. Max up, drugi hint card. O Boże, dwie części Vlada tu były. Ja pierdolę. Wszystko w jednym miejscu. Dosłownie wszystko w jednym miejscu. Holy fuck. To za mem. Oj, to przejście do bossa się odblokowało. O! Nie, no, I guess, że jak już tu jestem, to aż głupio nie pobić śmierci, co? Gdzie Luminous Caverns? Luminous Caverns, a to będzie to. Śmierdzać. No, biorąc pod uwagę, że nie ma żadnych kluczowych przedmiotów tutaj, to zapewne tak. Boga, przysięgam, nie kojarzę żadnej śmierci w serii, która jest tak prosta jak ta zwykle, słowa Kezi, w Harmony of Dissonance. Najpierw ja musiałem... Ja musiałem najpierw iść. Dawo... Tam na dół, aż o jest. O, drogi. Tyle nadawać drogi. Czyli tak. Tu. Tutaj w dół i potem na maksa w lewo. I potem się jakoś obejdzie. A ogólnie mam wrażenie, że dość mało bossów mi losowało, że sporo bossów było w tych samych pomieszczeniach, w których by normalnie byli. No i to mogę już chyba nawet tego. Nawet zmienić na platinum. I chyba będzie lepsze. Bo wydaje mi się, że już nie będę miał tych żadnych
Ścian do niszczenia. Co to było? Chyba to. Że tu po lewej. Yep. Spuścimy trochę wody. Nie wpadnijmy w ektoplazmy, bo źle się skończy. Jasne, nie są to ektoplazmy z Eklezji, ale tutaj wciąż są upierdliwe. I dobra, teraz tak, jak jestem tu, to w górę. Czemu Luminska, więc muszą być tak zrobione, że trzeba jej praktycznie dookoła obiegać? Jezu, stosujące trochę. Nie mów tak. Mówisz bardzo brzydkie rzeczy, Marcinie, przestań. To są bardzo brzydkie rzeczy i proszę zaprzestać mówienia takich brzydkich rzeczy. To niemożliwe, żeby mój mały Marcin mi tak powiedział. No dobrze, tutaj musi być już chyba śmierć. Czemu to działa? To chyba jest bezpieczne? Nie będę kłamał, zadaje mi dość śmieszne obrażenia, więc tak mam bronę. Przy kontakcie to jest dosłownie jeden. A jak wejdzie w drugą fazę, to podejrzewam, że będzie jeszcze zabawniej. Wiecie co? Najcudniejsza walka! No jak serio? A, tak teraz nie. Najcudniejsza walka! Nie, powiedzcie mi wprost, czy jesteście wskazać mi kasywanie, w której walka ze śmiercią jest łatwiejsza niż tutaj? Bo ja tak z głowy absolutnie nie jestem. Zresztą mam wrażenie, że większość moich tobałów w harmonii wynika z tego, w jakiej kolejności przechodzę etapy w tej grze. Najtrudniejszy, oh my. Powinienem jakiegoś bossa w X-ach. Sztućce doskonale. Jeździć jak na dojo, what? No dobrze. A, okej, okay, nie kojarzę Shaolina. Stąd miałem takie. Już wszystko wiem. Clueless. Basin mana prismed. Ważne pytanie. W którym zamku się robiło prawdziwe ending i dlaczego w zamku A? Mm-hmm.
Ja chyba dobrze kojarzę Warpeda. Zamek. A! Doskonale. Hon, hon, hon. No dobrze. Cock Tower A. Top Floor A. Kurde, powinien być to Floorze chyba. Aż nie, to Floor to chyba jest na samej górze, right? To jest Castle Treasure, realnie to, które chcę. Okej, okay, jestem tu, gdzie chcę być. I Save Them był przed samym tym, przed samym bosidłem, więc... W bebułku ten? Czy w A? 50-50. No dobrze. Najwyżej zabijmy bossa dwa razy, I guess. Nie jest to jakiś ogromny problem. Tak samo jak boss nie jest ogromnym problemem, generalnie bym powiedział. O tak, Shinny wypowiadający serek na bardziej ikoniczny duet. Zaraz będzie czemu hejcisz. No dobrze, zobaczmy. Jeszcze dla upewnienia się, czy ja naprawdę mam wszystkie lejki w lada. Tak. Co robi Sermika Fai? Ewidentnie, Shin. Uwaga, czas na najlepszą strategię na walkę. Bo nie czuję się dzisiaj ambitnie. Już final boss jest. A my nie byliśmy tak daleko od niego tak naprawdę. A Boże, nie chcę tego ataku, by the way. Oho, Savik planuje robić JDG. Ja nie mogę tego tak zrobić. Jademet. Właśnie nie jestem pewien, czy będzie mieli najlepszy utwór w grze. To jest ten problem. O nie, zacząć go bardziej unikać tej słowy. Maksim, nie! Mieliście razy. To nie był zamyka. Albo to po być spółce. Trochę kijowo. Nie będę kłamał. Ja mam wrażenie, że to jest jedna z tych rzeczy, których by mi się kompletnie nie chciało ogarniać. Nie wiem, jedna osoba o działalność gospodarcza zawsze przypina mi jak coś strasznie upierdliwego. Pokażmy w ekspozycji zabronione. Boję się wielkie JDD, 100%. To jest to, co powiedziałem. Właśnie, muszę coś sprawdzić. Konfigurę.
Bo wiem, że część emulatorów ma osobno przypisane te kierunki skośne w sensie. I zastanawiałem się, czy może Visual Boy ma to samo. Ale nie tym razem. O, przyznam się, że gra na emulatorze at Nintendo. Części do kuli się świecą, doskonale, wezmę sobie zapiszę. Według przepisów regulujących wykonywanie zawodu, stosunek pracy pozostawania zależności, adwokat ma być niezależny. Gaj w głupie, gaj głupie nagrody, to nigdy się mnie nie tyczyło, right? Right? Nie mogłem być to ja. No dobrze. Albo i nie. No dobrze. Przestaje śmieszkować z Maxima. Kolega bardzo nie wiedział, co chce za to zrobić. Au, au. Jestem na hita w tej chwili, by the way. Nie myślałem nawet, że on to może tak kombować. Pesaj. To jest po prostu tło, to prawda. Ale wezmę sobie kłopotki przed najtrudniejszą walką z najtrudniejszym bossem w dziejach. Wiecie co, chyba naprawdę popróbuję tym razem. Tym razem na pewno mi się uda, zobaczcie. Przygotujcie uszy na najlepszy motyw w historii. Walka jest równie ambitna jak motyw, który tu leci. Fenix music trochę tak. Na szczęście dokładnie tak samo jak każdy Dracula w dziejach jest podatny tylko w łeb. I ma dwa duchy. Nie mogę dosłownie skakać na obie. Jakbym lepiej potrafił. A, od czego to zależy? Bo to wygląda jakbym powinien był w stanie to chainować. Ale nie wchodzi. I nie jestem pewien, z czego to wynika. Nie jest jakoś mocno epileptyczne, nie jest najprzyjemniejsze, bo cały czas się dusza, to na pewno. Ulala. Ja też nie jestem wielkim fanem, kiedy cały tło się rusza. No dobrze. Kiedyś mi to lepiej wychodziło. Kiedyś mi to zdecydowanie lepiej wychodziło. O, pływa jeden. No dobrze. Jesus! Aż mi nie padło. O, od razu lepiej.
O, Jesus. Nie wchodzą mi pas... Absolutnie paskudnie mi wchodzą te noże. Uwaga, nie dam od zabić samymi nożami? O, well. Au. Mam 2 HP, by the way. Nawet nie blisko. So this is the power of Belmont! Nie ukrywam, ze wszystkich randomizerów kasowania, bo ten był chyba absolutnie najgorszy. I nie dlatego, że gra jest najgorsza, tylko dlatego, że był strasznie poplątany. I mówię, jeżeli bym chciał kiedykolwiek więcej robić taki randomizera, który mnie miota między pokojami, to zdecydowanie jest to na zasadzie przygotowuję sobie notatki. Ten fragment przynosi mnie tu kropka. Zwłaszcza w grze, która ma nakładające się zamki na siebie. Chłopaki, udało się. Tak. Zajebiście. Pozbyliśmy się też Penny's Music. Największa wygrana. Tak. Nie, no spokojnie, jeszcze teraz ten. Jeszcze teraz drugie Penny's Music leci w kredlicy. Kredlicy to też jest aż taka Penny's muzyka? Nie, to... nie jest aż taka dla. Przesadzam zdecydowanie. To jest praktycznie taki pseudo-orkiestralny ten entrance motyw. No dobra, pytanie za 100 punktów, co dalej? Jeżeli powiesz, że Portrait of Ruin, tak jest. Elden Ring? Widzieli się Elden Ringa? A mi pytasz, co dalej? Jak to sobie przyszło do głowy? A mi mógłbym... Tam do zdecz... Naaaaa! O, speedrun w deszcz! Tego też mi wystarczy na jakiś czas. Shin zabił Camembertule, Shinji zabił Dracula. What? Excuse me? Aria. Zastanawiam się, czy nie mam dość kasywani na razie. Aria ci szybko pójdzie pewnie. Tak? Mówisz, że dzisiaj skończę? No. Chyba, że dostanę quote on quote fujowy seed. I pytanie, czy ja mam jeszcze randomizer na dysku? Mam. Słuchaj, Claim Solace w pierwszym sklepie. Tak. Mówić, to będzie ten seed, jestem pewien. Kurwa. Daj mi to. Powiem wam, kochani, że dobry ten kamembercik. No dobrze, nakłoniliście, niech wam będzie. Tylko pytanie, czy ten randomizer działa na Arię, czy nie? Goddammit. Randomizers. Tak, Marcin jest z żurawinką. Miałem w zestawie sos żurawinkowy i jest dowalony. O Boże, a to będzie taki sam randomizer jak z tego, jak z Harmonii. Doskonale. Że pokoje losuje? Nie, nie, że ten sub to jest podobna strona, o to mi chodzi. O. No dobrze. Co my tu mamy? Presety, o kurwa. Podoba mi się nazwa Spicy Normal albo Aria Spicy. Aria Spicy, doskonale. Nie no, musiałbym przeczytać jakiś guide co do tego, jak z tego się korzysta. No, option info. To jest paskudne. Aha. Paskudne o tyle, że ja nie pamiętam Ari, więc...
Pierwsza opcja Spicy, dostaniesz nud moda. Będę mógł cały czas grać z Sukubem? To by było wspaniałe. No dobrze, zobaczmy, jakie ja tu w ogóle mam opcje. Logika. Jest to coś, czym większość ludzi się nie przejmuje, czyli zapewne ja też. No dupes. To mnie nie obchodzi. Pantera. Gdzie umieszczę panterę? Domyślnie na początku, znaczy w miarę wcześnie. Czy chcę zacząć z Bagdaszem? Jak najbardziej. Dobra, jestem. Ja nie powinienem tego robić, prawda? Co ustawiasz? A jak myślisz? To co, to na co narzekałeś przed sekundą w tym? Tak, losowe przejścia między pokojami. Doskonale. Jak to było, tak zrobimy dzisiaj, tak, oczywiście. Tylko jeszcze przeczytamy, jak to dokładnie działa. Do Rando, żeby considered knowledge, can be assumed to be beatable. There's a slight possibility it won't be. Słynne ostatnie słowa. O mój Boże. Może będzie wygrywalne. Nie, to biorę ten, który losuje po prostu niezależnie od poziomu trudności, więc będzie zabawnie. No dobrze, bossowie. Nie mogę losować bossów? Jest jakiś dead end shuffle, ale nie wiem co to znaczy. A nie ma opisane. Co tam level exp? Level 1? Nie. To zostawię chyba w tej vanille. Teleport to star? Teleport to co? To star, że pozwala się cofnąć na sam początek. To by mogło być przydatne. Brzmi jak wygodno, o ile się nie zapomnę. Map assist. Czym jest map assist? Pokazuje całą mapę ze zniszczonymi ścianami, chyba sobie włączę. Ma sens. Mam nadzieję, że to pokaże ją jako szarą, a nie jako odkrytą. Bo tego się to chyba jest. Imagine. Nie, to lepiej tego nie włączę. Nie, no nie wierzę, że pokaże jako odkrytą. Mate. Słynne ostatnie słowa. Mate. No dobra, włączę sobie ten kompas, który pokazuje, ile jest tych, ile jest rzeczy jeszcze. Takich tutaj miałem tą liczbę. To nie jest możliwe, żeby pokazało całą mapę odkrytą z bomby. Tak? Clueless. A chcesz się przekonać? Chcę. Ale czy pracuję w piątek normalnie? Tak, pracuję w piątek normalnie. O co chodzi? O, to niekorzystne. A? Nie wiem, jakoś nie obywa sobie na takie pojedyncze dni wolnego. A co tam jeszcze? Przeciwnicy. Czym jest ten random PN20? A, że ten, że plus minus 20% siły, jak rozumiem. To trochę dziwna opcja. Ustawię sobie, jest ciekawość. Bo zakładam, że chodzi o to, że na przykład jak masz atak, który bazowo ci bije 100, to będzie bił gdziekolwiek pomiędzy 80 a 120. No właśnie, nie jestem pewien, czy to po prostu losuje przeciwników odpowiednio silniejszych, słabszych, czy niestety podbija. Zwłaszcza, że to jest jako enemy, a nie stat. Więc wydaje mi się, że po prostu przeciwników losuje. Ha. Item weight, item weight. Item weight wrzuca ci kurwa system z Demon's Soulsów. Znaczy, nie. Chodzi o to, że jak bardzo sugeruję, żeby silniejsze przedmioty były ten później. Mm. I tutaj jest domyślnie jest 2,5 niby. Im niżej, tym większa szansa, że trafisz na coś silnego szybciej. Zbijasz to do jednego? Na zostawię chyba jak jest. Może do dwójki, ale to jeszcze się zastanowię. Zbij na dwójkę, będzie śmiesznie. No dobrze. Mogę na dwa.
Bo to co półskacze. Co tam Graham? Jakich dusz potrzebujesz na Grahama? O Jezu. Możesz sobie wybrać, czy po prostu jakoś inaczej to rozwiązali? Masz trzy opcje, że jedna to jest, że albo książki cię opisują, druga to, że potrzebujesz pobić wszystkich bossów, a trzecia to, że możesz po prostu pobić Grahama, kropka. Bez przejmowania się czymkolwiek. Ta ostatnia trochę się kłóci z ideą randomizera dla mnie. Znaczy, nie wiem, czy kłóci. Możesz po prostu zrobić to do speedana i nie przejmować się, czy akurat musisz popalmić duszę. No właśnie, o to mi chodzi. To, że książki ci pokazują, chyba ma najwięcej sensu. Chyba to zostawię. Co tam jeszcze? Star Twitch Shop. Star Switch Shop. Nie no. Sklepy sobie zostawię raczej. Starting Weapon. Starting Weapon sobie zrandomizuję na pewno. Wiesz, o co się prosisz. Ja, że dostanę jakieś bezużyteczne gówno, wiem. Nie, że dostaniesz Claims. Nie ma opisanego tego, to jest najgorsze, jak to działa. To jest Vanilla, Random Low Mid, Random Mid, Random High Top, Random Top, Random Any. Random Any? Okej. Okay. Starting Armor, Random Any, Starting Accessory. Czyli można tylko konkretne. Wezmę Solitaire sobie. Żeby częściej. Bo Solitaire było od dusz, right? Tak, tak. Bo jest jeszcze Chaos, Rune, Rare albo Gold. Takie z oczywistych przyczyn nie wezmę. Double Chaos. What? Co? Możesz włączyć tym, że jest dwóch final bossów na raz? What do you mean? Że podobno są nastakowani na sobie tak, że wykonują ataki podwójnie? What do you mean? Why would you? Dla wyzwania? Mój ulubiony typ wyzwania. Dark Souls 2 z wyzwania. Po prostu wrzucimy dwóch bossów do jednej areny, pierdol się. Wiesz co? Chuj mi w dupę. Co tam? Robię to. Okej. Okej, mate. No dobrze. Randomizę. Pośmiejemy się, I guess. Więc mówisz, że we x the dank. Będzie x the dank odprawiany. Ja tylko muszę sobie powiększyć okienko z powrotem. Jeszcze odrobinkę. Chyba teraz jest ok, chyba jest ok. Cześć, to na... witam z powrotem. Nie załapałaś się już niestety na tego. Harmonię dysonansu. Boję się, co tutaj mi trafi. Czaj, XDD. No gdzie ty widzisz Lunę, chłopcze, kolego? Pisała wcześniej. Nie, jakoś mi jakoś nie wiem, umknęły mi te wiadomości i myślałem, że nie widzę nowych po prostu. Aha. Okay, o! Okej. Okay. Salam. Zacząłem z Gunę. To myślałem, że to będzie jedno z bardziej goofy z broni na start. To jest całkiem korzystny outcome dla ciebie. Bo masz z automatu damage na zasięgowy. Dobra, przynajmniej kasy kolej do ciebie zaczynają od początku. Pamiętasz, że nie mam... O Boże, ja nic nie zdaję. To Gunę zdaje jeden. O kurwa. To będzie zabawne. O kurwa. Ja nie mam żadnych dusz, prawda? Mam Batmana. Da się, nie da się. To istotnie jest... Nie jest to, czego się spodziewałem. O, tak.
Będzie fajnie. To co, szybki dedol? Nie może być aż tak. A dobra, meduzy postawały tak mało. Zombie officer. Swoją drogą, to jest jedna z tych fantastycznie przetłumaczonych dusz. Dobra, mnie to zaprowadzi, zobaczmy. Bo to jest chyba usuwanie recoila po tym, po skoku. O, underground reservoir. To jest lokacja, w której powinienem być. Undyne, nice. O-o. What the heck? Nie wiem. Ja się popsułem. Co tu się stało? Wiesz co, problem dla mnie jest to, że ja już nie wrócę. Wiem. Zobacz teraz menu. Okej, czyli może wodospad po prostu psuje. No dobrze, będzie fajnie. Wyglądało lekko spółki. Oho. No dobrze. Zastanawiałeś się, jak szybko można wirować? Bo gra chyba mi sugeruje. Inaczej, wiem, żeby. Wiem, żeby tam nie wchodzić. Mhm. Założę jeszcze raz tego solitera. Szybka gra. Jak natychmiast stamtąd wywaliło, nie? Tak. Znaczy, chyba jak wszedłem wodospad, a nie, że jak tylko. Tam... Okej, dobra, to tam pół biedy. Więc Undyne. Wydaje mi się, że Undyne mogłem zgadnąć, ale absolutnie nic więcej. Mhm. Pomoc nas. Mogłem sobie zostawić sklepik na początek, to bym miał przynajmniej jakąś opcję. No ale dobra. White Dragon. Zombie Officer. Może gaj, tędy nie przejdę, nie ma szans. Mleko. Nie no, jestem pewien, że to było najgorsze, co mnie spotka i będzie już tylko lepiej. Clueless. Absolutny brak poszlak tego użytkownika. Potwierdzam. Powiem szczerze, że ja się za bardzo nie znam na majterach, więc ciężko mi się o jakichś takich rzeczach jak Complexity wypowiadać. Flash Golem. O. To nie jest coś, czego potrzebuję w tym momencie. O, bo sidło. Flash Golem brzmi jak bardzo dziwne określenie. Burga. O tak. Te uderzenia. Damage. Yep. Okej, okay, czyli nie będę miał tutaj żadnego tego? Żadnego save pointa wcześniejszego? Okej, okay, przynajmniej jest. Oho. O nie, to damarze. No to przynajmniej Madman coś zadaje. Absolut Madman. A mi Jaszkietowi zadaje jeden i to jest problem. Ale on nigdy do ciebie nie podejdzie, więc masz wyjebane w tą zasadzie. Jak to przestanę skakać, znaczy przestanę atakować, jak ona atakuje. Okej, okay, to było szybkie. Daj plus. Bone zone. Bone zone. No z tego co kojarzę, to jest jakiś te botów na krzyż, którzy zawsze są ci sami. Malfasa, dobra, tam. Nice. O, fajen. To ci dużo daje. No na pewno mi tak pomoże z eksploracją potencjalną. Jeszcze jakby panterkę. Excuse me. Jakby panterkę mi daje, miałem szefę, to już mogę, byłoby super. Nie życz sobie za dużo. Kusisz los. O tak. Za ukrytą ścianą. Jeden. Yes. W ogóle mogłem myśleć, że włączałem, żeby całą mapę im wkładało. Może jak znajdę jakiś przedmiot mapu, to wtedy mi to obkaże albo coś. I guess. Czekaj. Czy to się dało skoczyć na mnie? Chyba nie.
Musiałbym chyba łódź. Musiałeś mieć duszę do chodzenia po wodzie. A czekaj. Czy ty się próbujesz damage boostować? Nie, nie, zastanawiałem się, czy tutaj tak jak w tej... Tak jak w Ari, czy mógłbym... Bo w Ari, tak jak w Felmonii. Czy mógłbym... Kopnąć się i od tego zrobić dodatkowy skok. Nie, i od tego jest oddzielna dusza. Tak, 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 tak. Jest przecież chyba nieśmiertelny kicker skeleton. No dobrze. To czysto teoretycznie mógłbym spróbować pójść po Undyne. Ale nie jestem pewien, czy aż takie typowanie jest czymś, na czym mi teraz zależy. Zwłaszcza, że ja w tej chwili to dużo bardziej niż czegokolwiek innego, to potrzebuję broni chyba. Bo mam trochę za mało many, żeby używać jakoś bardziej regularnie tego madmana, którego mam. Absolut madman. A guny relatywnie nic nie robi. Ja wiadomo, zależy z czym się bije, ale... Nie masz Undyne. Undyne jest w miejscu, gdzie już byłem, jako tako. Tam, gdzie jest ten save point w lewym dolnym, tak jak pójdę w lewo, to... A, czyli ty resetowałeś... Ja nie... Tylko podejście, nie że seed. Nie, nie, ja seeda nie zmieniałem. Okej, 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 jasne. Zastanawiałem się, czy randomizować się seeda od nowa, ale... O. No dobrze, z tym inventarem chyba nic nie zrobię. Jakbym pamiętał, ile on ma tego. Ile on ma HP, to może jeszcze. Kektoplazmy. Yep. Chyba 200, o mój Boże. To potencjalnie jest w tej chwili na jakieś dwa hity. Z tego. Yep. Gladius, mówcie mi jeszcze. Mieczówko. Ja. Nie przy okazji wezmę sobie tego. Darmo wypasowne staty. Gladys jest całkiem strong na ten etap, jest. Na pewno silniejszy niż Gunę, co jest dla mnie dużo. Dużą rzeczą. I kupiłeś DLC na paski HP. To... Aż dziwne, że ten, że... Harmony of Defense miało z automatu, a tutaj nie ma. Killer Doll. Nie, ja już widzę, że ten Gladius mi zdecydowanie pomoże. Nie będę kłamać to, że dostajesz inne dusze, że randomizuje ci nie tylko przeciwników, ale też dusze, które z nich dostajesz. Może być lekko problematyczne. A? Zwłaszcza jak trzeba będzie pobić tego? Gahama? No właśnie. Item. Nie myślałem, że to w ten sposób. Na pewno działać. Na pewno nie będzie tak źle. Level up. Wniosek, trzeba dostać duszę z każdego przeciwnika. No właśnie, boję się, że do tego się to sprowadzi. Ja się nie boję, ja wiem, że to się do tego sprowadzi. Ale mam nadzieję, że książki to... że książki ci to powiedzą. Kiamadi... Uuu. Widzę tymczasowo nieśmiertelność i jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam mało HP, tak? Co ty nie powiesz? Tak? No i widzicie. To gorsze, nie do końca jest tak, że mogę dużo z tym zrobić. No to cię nic sobie ją po jeden na razie. No właśnie, nie wszyscy to jest ten problem. O. Jak już mówiłem. Arachna, nie wiem, czy nie była całkiem strong. Nie, nie była. Alastor. Ooo. Alastor był całkiem cool. To jest endgame'owa dusza. W sensie literalnie z ostatniej lokacji. Aha. Save point? Yeah. Doskonale. Jakaś włócznia. Tam jest.
włócznia? Tak, no. ale nie mam do niej dostępu, bo slide. Tak, bo nie masz baty. A nawet masz rację. O, coś to, gahamka. Lubię, kiedy tak znikają przez kostenki. Czekaj, bo tam... O Boże. Zawsze... Postanek... Zawsze zapominam, jak duży jest ten... Jak duży jest ten korytarz początkowy. A propos scenek w Ari, bardzo mi się podoba, jak ten, jak Yoko jest dźgnięta i na tym samym, w tym samym okienku dialogowym jest Soma taki, z takim desperackim Yoko! I zaczyna, a nie, nic jej nie jest. A? I to jest w jednym okienku. Mów mi jeszcze. Więcej defa. Czy ja chcę być w innych podwiedzach? Na, podwiedzam legitnie. No, a co to nie było jednym bohaterem Inferno? Ale to mi się wydaje, że był z tego lochu. Ale głowę sobie uciąć za to nie dam. Zbyt dawno grałem w Heroesy. Czy to już ten moment, kiedy idę zabrać swoje coroczne granie w Heroesy 3? Coroczne? Teraz najczęściej trzeba sobie przypomnieć kampanię. Heroes 5. I nagle przestałem czytać. Oj, Dragon. Ale hater. Tak, moje Heroes skończyły się na Heroesach 4. Fajny White Dragon. A to przepraszam. Nie doczytałem, że mówiłaś o tej odmiance. Mała kulpa. Czy ja gdzieś jeszcze mogłem iść? A co mi tam spróbuję podwiedzać te inne kwotesy? Przecież na pewno tego nie pożałuję, prawda? Jak zobaczyłem 5, to przestałem czytać, trochę prawda. Landain. Właśnie boję. Trochę za bardzo się boję z Landain, że jeżeli pójdę po Landain, to już nie wyjdę. Już tak powiemy. Nigdy nie. Nigdy już nie usłyszę słowa Undyne i nie zagram, nie przestanie mi grać w głowie ten motyw. Aha. Rozumiem, o co chodzi. Tutaj już Gladius nie jest na tyle silny, na ile bym chciał. Nie będę kłamał. Ha. No, jakaś dusza to będzie. A jeszcze coś godnego uwagi. Nie widziałem tej lalki. Au. Blue Crow. Mają zerowy zasięg w tej grze i to paskudne. Summons Imp, The Familiar. Moja pierda. Absolutnie było tego warte. Jak ten miniatur tam wraca, co? Kłócnąć się nie potrafi? Nie każdy ma stare kości i nie potrafi kłócać. Co jest w lewo? Poza tym, że... Oj. O! Numbsker. Trochę tak. Chyba nie chcę... zadasz? Nie chcę sprawdzać. Dlaczego? Chyba będę musiał sprawdzić. 18, 10... No, nie jestem pewien, ile on ma HP. Chciałem powiedzieć, że on nie zdaje aż tak dużo, ale kontakt damage jest rzeczą. Kontakt 41, atak, actual attack 20, nice, banter. Grałem dużo w Mega Many, jestem przyzwyczajony. Ja wiem, ale kurde, strasznie głupio to wygląda. Że wiesz, że przeciwnik próbuje actually zrobić ci krzywdę, 20. Przeciwnik egzystuje w tym samym państwie, co ty. 42. Oho, zaczyna się.
Here we go. Kochamy impy. Wooden golem. A. O jedno. To się zaraz skończy. To jeszcze ja. A dobrze, impy, zostawcie mnie. Czemu tu jest tyle impów? O, mnie teraz zdał w ogóle. O, jedno. Proszę, tego golema. Czy ja coś do zjedzenia? Tak. O. Widzę, że to całkiem imponująca lokacja. Au. Na razie to hejty te impy. I zdecydowanie czuję się, jakby nie powinien. Jakby nie powinno mnie tu jeszcze być. I pewnie coś w tym jest. Ja też bym to... Na pewno po części tak. Tak? No dobrze. No widzisz. Jak mi daje łatwa, to co ja będę rzekał? Okej, okay, już widzę, co będę rzekał. Czemu sumy nie widać w lustrach? O, spoilery! A mena nie było od początku, tak? I tam się dopiero po jakiś kasens pojawiał. Chyba... Tak, musisz go znaleźć najpierw w tym. O, oh, nice! O, oh, baby. Musisz go znaleźć najpierw w zameczku. Tak, myślałem, że może coś niego kupię fajnego. Coś minę. Właśnie dzięki Bogu, że mina mnie leczy. Bo bez tego mogło być lekko krucho. Czy ja chcę? Jak już i tak jest zapis, to sprawdzę. To online? W sensie tylko czy mogę rozgarnąć. Raczej możesz. Kim Bifo znowu się dzieje samo? Proszę, nie? How many times do we have to teach you this lesson, old man? Dziadziuszku. Właśnie... Jeżeli słyszę tłuczone szkło w tle, to nie jestem, to ja spokojnie. To rzeczy za moim oknem się dzieją. Tak, to jest, jak kibice są za oknami. Studenci bardziej. No dobrze. Undyne mam, ale dalej nie idę. Ciekawe, co się zanomizowało zamiast Claymo Palace, skoro już jest ten. A skoro już tam jest rezerwuar. Nie jestem pewny, chcę sprawdzać. Tutaj się nie przecinice. Ile to? A, Nemezis była faktycznie silna, nie będę kłamał. Tak mnie to nie pchoi. Tak samo jak nie pchoi mnie to, że jest ich tu więcej. A, czy ja tam mogę wejść na dół, czy nie? Mogę, bo tutaj jakaś dusza jest. A co jeżeli ta pantera? No, to wiedźma. Gdzie moja wczesna pantera, chuje? Oddawać mi moją wczesną panterę. Gdzie moje Flame Solace? Aż tak to nie. Flame Solace jest całkiem disgusting w Ari. Tak, bo możesz sobie anulować się te. Jeżeli... Co anulować? W sensie czas ataku skrócić. To miałem na myśli, że... Jeżeli zrobisz spoku, to chyba możesz potem da zaskoczyć i zaatakować, że nie musisz czekać aż po wylądowaniu się atak dokończy.
po prostu myślałem o... To tak, ale po prostu myślałem o tym, że on też ci podbija staty w jakiś chory sposób. Aha. W tym... To pytanie, teraz jak już wspomniałem. Czego raczej nie robi w tym... W Dawn, a na pewno nie do takiego stopnia. Aha. Nie jestem pewien, czy używanie Rubikanta jest dla mnie wskazane w tej chwili. Bo chciałbym się nie wypowiadać. A póki co... Chciałbym sobie przypomnieć, czemu tego miejsca dodać nic nie mogę. Ciężko mi stwierdzić. Why Dagon? Miałem akurat obie części TCL-ów dość dobrze przypadły do gustu. Ja czy... wolę Arię od Dawn. Ja nie wiem, czy wolę. Część rzeczy jest lepsza, to część Dreamo. Na pewno wolałem potety i art style z Arii. Mhm. Ale Dawn of Sorrow ma taki... Bardzo... Zbyt anime? Tak, nawet jak na mnie jest zbyt anime. Ale to moje najbardziej ulubione? Chyba też, przy czym w gameboyowych też nie grałem w aż tyle, tak? Ile jest gameboyowych w Eni? Przynajmniej 3, jeżeli chodzi o samego Advance'a. No, tak, Advance'a mam na myśli. U! Bo masz to, masz Harmonię, masz Circle of the Moon, masz Arię. No, to on o tych trzech też myślę. O, to 12 inta. Aż to się da skoczyć. Zresztą tam chyba nic nie da, więc... No też daję kanaskał, to came out back home in a Polish future, I know, right? This most certainly not one of my experiences, but I'm also not driving a car too often. And by too often I mean not at all. A czy my coś tu mamy jeszcze? Drzwi gdzieś, o Boże, boję się. Top floor? Dance floor? Może być. To jest całkiem lubię ten motyw. Ale banger wyskoczył. Dostałem DM-a, zerknę później. Chociaż mam wrażenie, że nie powinienem sobie spoilerować, bo jeszcze nie grałem Hadesa 2. Ja w żadnego Hadesa nie grałem i mam wrażenie, że muszę to zrobić? No... Jedynka to jedna z najprzyjemniejszych gameplayowo gier, w jakie grałem ever. Okej, to zacznę. Czym jest kurwa ta mapa? Kerli. O mój Boże, toż to Cave Story nawiązanie. O. Cześć, jakbym walczył z tym bossem dopiero co? Ja pierdolę. No dobrze. A Phil to się różni czymś od Bastionu? No różni się bardzo. Bardzo mocno. To nie są w ogóle różne gatunki gier? Są. Znaczy... I tak, i nie. Bastion nie jest roguelike'iem. No właśnie chciałem powiedzieć, że nie kojarzę, żeby Bastion był jakoś rogalikowaty w ogóle. Nie jest. Czy nie dostałeś lepszej zbroi? Chyba nie. Chyba nie. Nie, zdecydowanie. Ale mi jacket jest dość silną zbroją, dlatego zakładałem, że to pewne razy nie było dobre. Oho, gorgo. Ja pierdolę. Gorgoń. No dobrze. Standardowy zaatakuj raz. Jest oparty na tym samym systemie walki. No tak, właśnie dlatego powiedziałem, że i tak i nie. Bo jest... Bo to jest gatunkowo.
trochę to samo pod tym kątem, że to jest izometryczny akcyjniak, ale no, gra się zupełnie inaczej. W sensie feel gameplayu, bo o to pytałeś, jest... Każdą chwilę otwieram, że nie powinien to być. Jest tak bardzo inny, jak tylko się da. Hades jest tak absurdalnie płynną grą. Jest nielegalne. To powinno być nielegalne, jak płynna jest ta rozgrywka. A też jestem. Ja też jestem fanem generalnie Supergiant Games, więc. O, przeszedłem tę całą drogę tylko po karę. Pyliło się. Yep. Zjem sobie tę karę i wszystko będzie ok. Zwłaszcza, że teraz muszę wracać przez Kicking Skalę. Skala. Miałeś u nas zabić. Wiem, ale zamiast tego... Były burgerki. Co robiliśmy zamiast tego? A, były burgerki, no tak. Za silnym czasowym. Burger, racja. Ja w Hadesa grałem na kompie z jednogigową grafiką i nie miałem nawet spadków klatek, więc... Nie miałeś? A tak powiedziałem? Nie, to ja tak powiedziałem. Doskonale, dobra gadka. Au. Więc... Czemu? Nie, nie, one mnie nie zabiją. U mnie z jednogigową grafiką nie było żadnego problemu. O, więc... fajnie, że... Pokazuję ci, z czego dostajesz. Ale spierdoliłem, to Killer Fish Fleeman. Nie, no mówię, akurat fajnie jest to, że ci pokazuję, z czego rzeczywiście to dostajesz, a nie... Dobra, to teraz, cwaniaku, czy chodzi o to, że zabijasz Killer Fisha i wypada ci z niego Fleeman, czy chodzi o to, że zabijasz Fleemana i wypada ci z niego dusza Killer Fish? Słuchaj, to są rozkminy na inny dzień. A to czy na okazję zajebiście? Nie no, zakładam, że chodzi o to, że... O! No dobrze. Let's fucking... Go! No dobrze. Moja gra uznała, że nie chce tego. Ja też wypadałoby, mam wrażenie, trochę ekstra zdobyć. Fishhead. Nie no, zakładam, że... Schemat jest taki, że jest dusza i w nawiasie przeciwnik. Albo przeciwnik, w nawiasie na... dusza? Nie, będę zdziwiony, jeżeli jest na dusz. O, czyli... Wait. Okej. To nie były drzwi do bossa? To były drzwi do bossa, co? A, okej. Tego nie rozumiesz? Nie, tak pytam. Tego nie rozumiesz? A, nie, tak pytam. To za boss. Okej. Boss zaczął coś robić. To nie jest boss. To jest boss. Już wiem, że leci muzyka z bossa, ale... To jest też bossem w normalnej grze? A fajk, tak? Okej, okay. To nie pamiętam. To zostać pudding, nice. Piękna jest ta mapa. Mogę aż tak nie mimować, chyba z Pantero coś czuję. Zobacz, jak mi taki golem blokuje przejście. Ale jak przestałem blokować przejście, to nie będę trafiał w dziurę. I wtedy. Nie mówiłeś przed chwilą, że tak, by ci się przydał? Tak, zdobyłem już trochę ekspa. A o co chodzi? Tak, a o co chodzi? O co ci na kasie ma? Gdzie dużo bije? Gdzie ja chcę iść? Na górę. Also rozpierdala mnie koncept Tsuchinoko. Tak. Japończycy sobie pomyśleli, kurwa, ej, a co jeśli wąż tylko gruby? Strasznie mnie to bawi. Mam wrażenie, że jest dużo jakichś dziwnych konceptów, jeżeli chodzi o tak zwane UMA. Kryptydów. Tsuchinoko jest po prostu taki karykaturalny i to mnie bawi.
Werewolf jest silny dosyć. Fucking useless. No pojebie mnie. Jak on się tam znalazł? Oh, epic. Nice. Sprawdź tego Werewolfa, ile bijesz teraz tam. Kona momenta. Werewolf. Mhm. Doskonale. Sanne to uderzenie. To bardzo fajnie multihituje. No właśnie chciałem powiedzieć, że jeżeli akurat multihituje, to sam nie bije. Czy ja to sprawdziłem? Czy to ten dany piętrze? Chyba tak. No, jeden tick jest troszkę XDD, ale multihituje bardzo tak, fajnie. To zdecydowanie. Dobra, zobaczmy, jak tutaj jest na górze. Dobra, jest safe, to na pewno. Dun dun spes. Kolci mnie, żeby przejść któreś Pokémony. Nie rób mi... Nie rób mi smaka na Pokémony. Ja sobie robię smaka na Pokémony dość regularnie. Wiem. I coś czuję, że po tym randomizerze będą znowu hard goldy. Jakoś mocno randomizowane. Zagrałbym w jakieś Pokémony, ale ostatnie dobre Pokémony to Black White dwójki. A nie lubię Black White'ów, więc ostatnie dobre Pokémony, które grałem, to moje ulubione Pokémony. Możesz po prostu zawsze przejść jeszcze raz, co już grałeś. Tak, wiem. A bo randomizować tutaj, to widziałem, że randomizer ma bardzo dużo opcji generalnie. Zrandomizowałbym sobie platinumki. Właśnie nie wiem, czy platinumki, czy te, czy hardgoldy. Chociaż mam tyle. Dobrze. Czyli mamy dosłownie najlepsze umiejętności poruszania się w grze. Możemy dosłownie wszystko at this point. A co to było? Hipogryf? Tak. No nie, w sumie racja, jeszcze nie możemy pod wodą pływać. Ach, no tak. Bo tutaj jest to niestety rzeczą. To był sejwik. Nie, no najgorsze jest to, że mimo wszystko to wciąż jest to, co mówiłem że wcześniej, że będę potrzebował prędzej czy później przynajmniej trochę jak to. A i mamy slajda. Całkiem antyklimatyczne. Czyli teraz mogę co najwyżej się wrócić. Spierdala mnie, że tam gdzie powinno być Areno z bossem masz dwa puste kwadryciki. Tak, bo mnie przyniosło do jakiegoś losowego. Czy ja dobrze idę, tak tutaj jest. Doskonale. I tutaj chyba będzie najlepiej. To się boję wpadać w ektoplazmy, żeby przypadkiem mnie nie przekleły i nie włączyły mi pantery. Bo domyślam się, że to jest możliwość. Przejście dokąd? Wiesz, że cię pomyślałem. Popływa. Właśnie widzę, że no, masz multihity. Tak? Impressive. Nie, ja tu nie idę. A, ich jest tu dwóch? Okej. Okay. Ja tu nie idę. Nope. No, nie dziwię się. Może i na razu. Wiesz, czy pomyślałem, jak powiedziałeś o tym, że wolisz nie wpadać z ektoplazmy, żeby ci nie wyłączyły pantery? Mhm. Wiesz, z racji tego, że ty popylasz tą panterą szybciej niż jakimś bardzo szybkim autem, wyobraziłem sobie, jak po prostu, wiesz, wpadasz w ektoplazmę i ektoplazma przeklina cię na zasadzie, jak kurwa jeździsz? Kurwa, GPS cię wyłącza. Wiesz, o tą część przeklina mi chodzi, że przekleństwo tak. Ektoplazmy. Jak kurwa jeździsz? O, po jeden. Taki. Nie, oni tam pojedą, doskonale. Jest. Ta, mam szkoda, nie było tego bardzo. Weź sobie gry za książeczki. Książeczki? Nie, przyniosł mi je sobie. Wiem. Ja znam ludzi, którzy jedzą świecówki, więc może książeczkę też możesz sobie ugryźć. Nie, to nie chciałem twoić. Oh well.
O, gdzie mnie wróciło. O, dwa kwadraciki brakujące, no dobrze. O! Kopę lat! A. Gra ci powiedziała, nie kurwa, nie uciekniesz przede mną. Yep. Goddammit. Nie można w powietrzu? Nie, próbowałem. O, to nie korzystnie. Au. 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 Aż mam was pod na hitbox. Hitbox mu poskudza, ale chyba w miarę łatwo przewidywać co zrobi. Tak? To zajebiście. Nie mogłeś mieć bardziej komediowego wyczucia. A, wiem. czy dalek mnie zawsze? Nie aż tak. Kawałeczek. Zobaczkę, hipografę mam. Mam. Musiałem się upewnić, które rzeczy już podniosłem, a których jeszcze nie. To chyba było za internet, zanim... zanim poszedłem do teleportu tutaj. I do teleportu się szło... tędy. Tanka skilla u mnie nie wystąpiła, potwierdzam. Jestem za bardzo przyzwyczajony, że moje broń jest nieco dłuższe, nie będę kłamał. Mam ochotę zrobić test i ujebać się na łóżku. Mam wrażenie, że przebiegliśmy już to, że spać się dobrze wtedy? Tak, ale zazwyczaj nie jest... nie masz gry z muzyką. A teraz mam grę z muzyką? Nic, to nie harmonia, to tutaj actually są... jest parę dobrych motywów. Ja no wiem, śmieszkuję bardziej. No dobrze, podejście drugie. Możesz kucać bez slajda, nie? Tak, kucać mogę, to mi koniecznie dużo daje. No to ci dużo daje, jak jesteś blisko i on ma chałupką. No właśnie, jak widać, nie do końca. Nie w ten sposób ma chałupką. Tego nie kucnę na przykład. Ma takie pionowe jeszcze. Boże, pionowce, kurwa, gadam. Takie wysokie tu jest, myśli. O, it doesn't matter now. O, save point z odpowiedniej strony widzę. Nice, bardzo ładny. Przydatny. Yep. O co jedzam? Nigdy nie widziałem w nieprzydatnego save pointu. A, tutaj jest Crown of Mage. No dobrze. A, w ogóle muszę przeprowadzić pewien test. Który tym razem? Klona! Lubisz Klonoe? Oh no. Oh no. Bawi cię coś? Ja ci teraz kurwa powiem, co mnie bawi. Rozbijanie ścian paterą? Nie, to miałem na myśli. Czekajcie, muszę zapozować go na chwilę. Ja cię wołam, Luna, bo pytam, czy lubisz Klonoe. Ja ci powiem zaraz, co mnie kurwa bawi. Oho. Wysyłasz mi coś, czy? Nie, nie, nie. I feel like I'm playing a mediocre demo, painfully bad bones level design, pathetic bad hit detection physics, doing some boss fight and platforming challenges. Sometimes you fall straight down
onto the middle of the platform, but the game tells you to fuck off and you just slide into the abyss. Like it's the pachinko level in Mario Sunshine. The voice acting makes me want to kill myself. The music's decent though. Dobrze, no tak. I wydałeś, ku, cały mój plan poszedł się pierdolić. Ah, hell. Bo chciałem cię wybadać, znaczy lubisz Klonoę i jak bardzo się nie zgadzamy w tej kwestii, jeżeli ją lubisz. O tak. Masz tą literę? Nie... Wiem. To na niego ja nigdy w Klonoę. Okej, okay, chociaż tyle. Chociaż? Ale hejter jeban. Nie, chodzi mi, że wiesz, że chociaż tyle, że... Nice. Chociaż tyle, że nie będziemy się tutaj bić. To okay. Miałem na myśli. Okej. Okay. Masz się pogryfa, możesz tam iść. Mm-hmm. Z deszczu pod rynnę widzę. Where Jaguar, kurde. Jak to przetłumaczyć na polski? Jaguarowak? Jagułak. Jagłak? Jagłak? O kurwa. To nie wygląda jak miejsce, które chce być. Bajo. Nie chcesz tu być, no. O, Cognazzo, doskonale. Jakby nam za mało było postaci z CF4? Chciałem powiedzieć. Powiedzieć. Zaczyna nucić. Wiem, wiem. Źle przetłumaczony lubrykant, co? Lubrykanty. Tak. Gdyby w FF4 istniały wodne czary zamiast lodowych, to można by było powiedzieć, że powstaje lubrykanty. Potem jak go oblejesz wodą. Prawda? Jest też Shure Tiger, tygrysowak. Czekaj, trzeba podejść. Nie wiem po co, ale się da. Monka jest? Co? Czyli przy nic nie jest normalnie w wodzie tylko? Są. Gra mi chyba to sugeruje, patrząc na laga, którego mam. Tak. Dlatego będę ich gubił z ekranu. Ało. Mój lag. Przyszedłem tu po Anker's Potion. I po... Duranda. O, ja pierdolę. Any laggers? A mi... Kurwa. Nie będę kłamał, że Durandal może się przydać. No dobrze. Słabe. Tylko... Well... Mamy drobny problem. Tak? Że muszę przeżyć zdobycie go. Jesus, ile to ma HP? Nie wiem, czy nie jestem na hita. Gigapudi. A teraz pomyśl sobie, ile jeszcze tych zastanych głów... Excuse me? What did they mean, but... Czyli pewnie po prostu jakoś chujowo się nie despawnują? Przez to, że nie są pod wodą albo coś? Zakładam, że nie dostajesz też expo za to. Nie no, chciałbym wiedzieć, że dostaję. Daj mi wierzyć, że dostaję. Daj mi wierzyć. Clueless. A teraz? A nie mógł odrobinę lepiej tą Manticore pobić. Manticore. Zdecydowanie. Jakie tam 80 per hit? Zdrowe. Yep. Banter. Ty sobie sprite'ów na nas, to też jest up to sumy. Ta, raczej tak. Które gry były Notorious, że zaczynały lagować przy dużej ilości rzeczy na ekranie? Mega Many. Tak, klasyki, no. Mega Man 3, o mój święty Boże, Mega Man 3. Yep. Co tutaj było?
Czwórka miała takie rzeczy okay. na pewno. Okej, okay. Okej, okay, okej. Okay. Już pamiętam, co to było. Ja zdecydowanie stąd wychodzę. Ja zwłaszcza trójkę pamiętam, bo słabością Quickmana był Jimmy Later. Więc jak jeżeli... Hardman, przecież pszczoły u Hardmana. Nasze pszczoły to akurat gra ci nawet po prostu sugeruje, że chcesz po prostu je zdespawnować. Czy nie chcesz... No tak, ale... Oczywiście, że ja chcę wrócić do zapisu. Ale lagują ci jak ton. To prawda. No na niebo tak. To na niebo, no tak? Actually, zupełnie poważnie, ludzie, nie mówcie tak. Czy ja stąd gdzieś tutaj na górę mogę chyba pójść? Czekam, aż mi ktoś wypomni swoją drogą po tym, co właśnie powiedziałem, że... Ludzie, nie mówcie, że nie macie siły na życie. Shin, kiedy minor inconvenience. I'm going to fucking kill myself. No, ja czytałem dzisiaj twoje wiadomości, gdzie dosłownie powiedziałeś coś o KMS. Więc... tak. No dobrze, daj mi te pozbawione się siły. No jedu. Ile chcesz clicking skali w swojej grze? To jest takie. W endgame ich nie będziesz miał ich wcale. Pewnie tak. Pulsed wanting to kill myself. Mój ulubiony motyw z Persona 3. I'll kill myself. Battle. O, a co to? Dawnośmy się nie widzieli Manticora. Zapomniałem, że ona miała tutaj przeszkadzajki w ogóle. No dobrze. To oni mieli pracę na myśli? To jest ten wisiorek. A, dla kontekstu do tego, co Sevik napisał, przez to, że ostatnio memem się stało to, że Shin, kiedy minor inconvenience, wypowiada zdanie I'm going to fucking kill myself. Słuchałem sobie wczoraj, czy tam przedwczoraj, już nie pamiętam, Pursuit the Investigation z dwójki, on ma tytuł Wanting to Find the Truth i w mojej głowie zespawnowała się myśl, że gdybym był bohaterem Ace Attorney, to mój Pursuit nazywałby się Pursuit Wanting to Kill Ace. Ja nawet nie będę tego komentował. A później Shinji wyjechał, że że moim motywem w Personie 3 byłoby, w Personie 4 byłoby I'll kill myself. Reincarnation. Bo tam jest I'll face myself. Are you okay? My wszyscy nie jesteśmy okay? Jestem całkiem decent, dziękuję. To nie wpasowuje się w nalewkę tego, co właśnie powiedziałem, goddammit. A, ja tu byłem. Co ja mogę stąd przejść w takim razie? Nie jestem okej o tyle, że właśnie rozważam ścięcie włosów o jakieś 3/4, ale to podejrzewam, że mi minie. Aha. Zanim będę miał okazję to zrobić. Ups. Goddammit. Nie możesz chainować hipogryfów? Trochę mogę. Ale nie do końca. Bo w tym... W dodatku jestem bardzo niewygodnie kontrolowany w trakcie tego. W trakcie hipogryfa. W portrecie jest tak, możesz to tak... ordynarnie chainować, że po prostu wiesz, dosłownie tak latasz. W Beklezji tak samo. Chyba tam są zresztą też. Jak biedny Jonathan tłucze u Bemosów i 24/7. Yep. Gladius kolejny, nice. Powinienem od dual readować, imo. Pójdę za tej pointu.
Dla własnego bezpieczeństwa. Ja to nie tędy. A, bo dookoła może przejść, jasne, jasne. Albo jedź. Też o tym pomyślałem, Sevik. Jezu, bo ostatnio sobie robiłem... Ciekawy zbieg okoliczności. W ostatnich dniach w pracy robiłem sobie maraton przez dyskografię Michaela Jacksona. Ha. Ja bardzo rzadko... Inaczej, tak żeby prywatnie słuchać, to chyba nigdy nie słuchałem Michaela. Tam wiadomo. Ja bardzo, bardzo lubię. Wiadomo, jak gdzieś tam w radiu poleci coś, no to inna sprawa, tak? Ale tak żeby samemu dla siebie? Ne. Ja zawsze będę pod wrażeniem, jak wielu gatunków on się chwytał w swojej karierze. To jest dla mnie coś niesamowitego. Jak na to, jak dawno temu to robił przecież. Mhm. Ej, ten Knuckle. No to i tam też nie u góry coś jest, ale... Ha. Musiałbym tu mocno dookoła obejrzeć. No, pewnie tak. No, ale i tak nie ma lepszego wyboru tyki. Tato miał winę teraz w Bułgarii. O, Wińska, ale tam... Czy ktoś powiedział Nitetko? Nie, niestety, to nie ta gra. Nie ukrywam, tutaj jest delikatnie słabsze i mana cię wolniej regeneruje. Leciutko. I mana cię wolniej... Znaczy, ciekawe w sumie, jakbyś miał ten dziewiątkę. Nie multihituje. Wiesz, jeden Michael, którego skończę gdzieś... Naaa... Nawet nie kojarzę. Takowego jegomościa. To wygląda, jakby coś miało być mnie, co denerwuje. W tym lewym dolnym rogu. Z Michaelem Jacksonem kojarzy mi się jego Sonic 3 saga. A nie tylko Sonic 3, on był, jeżeli nie wprost kompozytorem ukrytym, to fanem na pewno bardzo wielu gier, więc... O, ale ma... Doskonale. Już wszystko widzę. Tam któraś solówka jest... wprost wykorzystana praktycznie w... Znaczy wiadomo, że Soundfont i tak dalej, ale praktycznie wprost wykorzystana w Donkey Kongu którymś, ale teraz sobie nie przypomnę utworu. Coś chyba z płyty History, ale nie jest... Mimi. On miał swoją grę, no to swoją drogą, ale ten, ale też właśnie na pewno właśnie w Soniku, w Donkey Kongach na pewno miał swój udział, więc... Gentlem, Ich. Nie jestem z tych graczy, którzy lubią iść w pizdu, żeby się podleczyć. A to jest jakiś... Ability skeleton pewnie. Nope, galam, uuu. O. Czy tam nie pozwoli przejść tam, gdzie był ten Time Wizard? No, pomoże. Jak się nazywały te króliki śmieszne Chrono Mage? Chyba tak. I kaska. Sip. Herbatka. Ja mam wrażenie, że jak przedstawię sobie kawkę zrobiłem, to teraz po jakimś czasie ona widziała na mnie wręcz odwrotnie. Że potrzebowałbym sobie zrobić kolejną. Chrono Trigger XT. Najzabawniejsze gówno, jakie w życiu strzałem. Yep. Nigdy w życiu nie usłyszałem niczego, co jest równie zabawne. Teraz? Mnie bardzo dzisiaj urzekło z zabawnych rzeczy twoje podkreślanie najbardziej hejterskich rzeczy w mojej recenzji. Ja tylko czytałem ją tak, jak ty byś się upisał. Ja ją napisałem, ale podoba mi się, jak mocno podkreśliłeś, że But the game tells you to fuck off! Czy się mylę? Czytałbym dokładnie w ten sposób, więc nie mogę się przyczepić w ten sposób. Masz 100% racji. To jebie mnie. Jesteś stoned. Ach. Stoned emo. A, bo tutaj było tylko to przejście, lej.
Ja mam nie prowadzi tu i to mi się nie opłaca. Okej, okay, rozumiem. I'm out. I am so fucking out. Actually, gdzie teraz idziemy? No właśnie... Próbuję rozkminić, gdzie mam możliwości jako taką, bo... Wiem, że jest parę możliwości, gdzie nie chcę jeszcze iść, bo... Well, wcześniej nic mnie tam zabił, jak to pójdę. Mogę ci dać złotą radę, taką jak ci dałem z Ariamis swego czasu. Z Ariamis? No bo przecież na tym, na Bangers Only screenshotach jest ten nasz cudowny dialog, jak próbowaliśmy koopować w DS1. Poczekaj, zaraz go znajdę. To było... Boję się. Bo nie idę nic nie pamiętam i dlatego się boję. Jak nie, to mam to w screenach na pewno. Czekaj. Kurwa mać. Oczywiście, że teraz nie mogę tego znaleźć, jak tego potrzebuję. Klasyk. Koktajle, to wygląda jak najcenniejsza lokacja. Dialog. Dam ci kurwa radę złotą, wpierdalaj się do Ariamis. Pojebało cię chyba. Właśnie zrobiłem coś, co jest bardzo unlucky. Co zrobiłeś? Zabijam Nidalta, z którego wypada dusza i jej odskipnąłem. O jest. Bo na szybko przebiegłem. I before jest to dusza wymagana. To... Nie dziwię się. Dzięki Bogu, że Pantera pozwala tak to farmić. Arki, Manuel, może być to dusza. Może być. A bo mi się wydaje, bo rzeczy mi zdają odabinę za dużo. Aha. Yes. Rozumiem. Just a bit of banter. Okej, okay, to chyba nie jest miejsce, w którym powinien być, ale już powinien mi dobrać. Też lubię motyw. Okej, okay, rozumiem. Rozumiem. Gra ci tak ostentacyjnie każe się pierdolić. A to jest takie, nie, ty nie masz tu być. Ale ja chciałem tu być, nie? Moja złota rada brzmiała, żebyś wyskoczył przez wodospad. Moja złota rada brzmiała, żebyś wyskoczył przez jebane okno. Nie powiedziałem tego. Tak? The game tells you to fuck off. Tak? Ty tego nie powiedziałeś, ale wiesz, kto to powiedział? Ja. Sejwik zrobił callback jak rasowy stand-upper. Kurwa. Myślałem, że przeczytę. Well? Oh no. Off to hang myself! Jakby to powiedział klasyk. Mam wrażenie, że teraz mnie wrzuca do samych lokacji, w których nie powinienem być, to jest najgorsze. No dobrze, skoro kolega Shinny tak dobrze radzi, to sobie mogę. Zapomniał, że mi naleczę. To jest moje jedyne usprawiedliwienie. O, jakaś fajna dusza. Final God, nice. Cześć. Pantero, możesz actually wrócić przez wodospad? Nie jestem pewien. Czy musisz łódeczką? Bo to nie jest ten wodospad, to jest ten wodospad. Łódeczko chyba nawet nie mogę. Tutaj się nie, no bo to jest tak, że rozpędzałeś łódeczkę w jakiś sposób, nie? Tutaj się dużo walkili i tej dużej wiatało. A, no tak! To w Don się chyba robiło coś takiego, że się rozpędzało łódeczkę, nie? Knife. Oj, mate. You got a license for that knife? A license for the knife? O Boże.
No dobrze. A bit rude to put that knife in my chest here. O, dobra, mam łezbika, więc mogę bezpiecznie zwiedzać, bo mam łezba. Te wszystkie to transformowe dusze działają, no. Żartowałem z tym, że mogę bezpiecznie zwiedzać, by the way. Kamli mam tylko jakieś tuż trzecie jeszcze. Valkyria. Demon Lord, nice. Furious Barrage of Magic, czy to nie jest po prostu... Kwestionuję, że na tym samym ekranie był przeciwnik i Discarmor i wypadła ci dusza Discarmora, nie z Discarmora. A wy tak? O, coś tutaj przeleciało? Skyfish. Tylko czekasz, czy dusza Skyfisha będzie wymagana? Do niej potrzebuję, żeby ją zdobyć, potrzebujesz Chrono Triggera. Gdzie to może być checkpoint? Potrzebuję pieniędzy, jak pani to. Okej, to też jest opcja. To nie jest opcja. To jest wszystko, tylko nie opcja. To jest opcja, zdecydowanie. To jest wszystko, tylko nie opcja. Tak, wiem, że Chrono Mage'a powiedziałem, że on triggera w 100% celowo. Ponieważ bardzo lubię tę grę i chcę o niej wspominać na każdym kroku. Cieszę się, że ta gra ci tak podobała. To no, opetwa na nice. Możesz teraz przeprowadzić gruntowne odkurzanie. Mogę zrobić suk każdemu na pewnym przeciwnikowi. Nie mogę, mam sanku. Yep. Czekaj, ja przewalę to już. Nie, to. To nie, Galamow to jest sobie nie są. Okej. Szybko zabij Chrono Triggera. Kill Chrono Trigger. To ja go nie mogę zabić, ej? Możesz. Ja go nie zabijam. Nie? Neat. A nie, ja go zabijam, nieważne. Właśnie. Tylko najwyraźniej z niego duszy nie ma. Gwarantowanej. No gwarantowanej nie ma. No dobrze. Rozumiem. O, ja pierdolę, czy się nie... nie było. Jego naprawdę się farmiło? Tak. Ja pierdolę. O, Nightmare, doskonale. Au. Nightmare. Zespoilerowane mleko. Ja. Nie chcesz pofarmić tego Nightmare'a? Jak masz go w takim miejscu? Nightmare czy Clown Mage'a? Nightmare. Czemu? Zobaczyć co daje. On ma za dużo HP, żeby go bezpiecznie farmić, a on mi dużo daje. I guess. Harpia. Harpia z Harpii? Is anyone? Okej, okay, czyli tutaj... Może z Ukubaka. Tak naprawdę nic ciekawego nie było. Już nawet nie chce mi się mówić, że zgadzam się, że Chrono Trigger nie jest ciekawy. Daję sobie jeszcze 10 prób zabicia go. No dobrze, Witch, XDD. Nice, wydaliło się. Yep, 100% było warto, potwierdzam. Z każdą chwilą boję się, że będę musiał iść do którejś tych endgame'owych lokacji. Mam w lodówce jakąś wodę kokosową i jestem ciekaw, jak smakuje. Ale zrobiłem sobie herbatkę właśnie, więc woda kokosowa musi poczekać. Woda kokosowa brzmi jakiś dziwny eksperyment jak dla mnie. Lubię smak kokosa. Ja nie wiem. Tutaj pewnie nasze zdania lekko się rozdzielają. A w ogóle nie lubisz na... czy w jakiejś konkretnej formie? Nie kojarzyłbym przepada za czymkolwiek kokosowym. Nie. A, bo tej rzeczy się dwa były. Ej. Bo mi się zdarza robić curry na słodko, w którym nie czuć kokosa, takiego kokosa, ale jest, daje, na przykład, robię w ogóle na mleku kokosowym curry najczęściej, więc czuć taką, wiesz, tą słodycz, ale nie tak ostentacyjnie, że to kokos. O, może tak? Dziwnie to nie brzmi. Zabijsko stoję! Jest tu! Cały czas mi ta druga ręka trafia.
Musisz przeprowadzać spacing. Giant Ghost. Nie, jest to pierwszy raz, kiedy dostałem. O Boże. Najgorsze jest to, że jak ja tak idę, to nie jestem pewien, czy ja stąd wrócę, ale chuj mi w dupę. Nie no, na pewno z nas będziesz miał save point trudno. Tak. Bless. Absolutny brak poszaku tego użytkownika. O, tu jest, w tej lokacji jest domyślnie Claim Solace. Claim Opalis, wiem, ale nie mam pływanka. Nie mogę pływanko? Nie. No dobrze. A możesz, Zych, możesz przy tych przeciwników popróbować zobaczyć, co z nich jest? Nie jestem pewien, czy chcę. O Boże. Tego też nie jestem pewien, czy chcę. Alura Une. Skończyła mi się mana na Panterę, nie podałeś to? Przynajmniej to nie jest Chosen Une. O. Outplay. Dużo. Zdrowy damage. Ja daleko zepsowałem. Nie, aż tak. Też się bałem, że to gdzieś dalej było. O nie, to damage. Wrzuca mnie teraz do dość trudnych lokacji, mam wrażenie. I nie jestem pewien, gdzie mogę sensownie to naprawić. Czy w ogóle jest jakieś w miarę bezpieczne miejsce? Ale gdy... A, bo ja nie miałem jeszcze tego Elgimana. Tak. Stąd... Czy to wygląda, jakbym mógł gdzieś pójść w jakieś miejsce bezpieczne? Średnio. Chyba. Zastanawiam się, co jest w tej chwili dla mnie najbezpieczniejszym miejscem tak naprawdę. Nie, to, to na pewno. Ventance jest coś. Ja mam coś Ventance. Tam na dole, I guess. A tylko ja ten, czy ja tędy zajdę? Spróbujmy. Bo jak kojarzę, że byłem tam na pewno w prawej dolnej części Entensa, w lewej dolnej przejście do Underganta Reservoiru. Bo tu jest normalne. Wait a minute. Tu jest Kobos. Right? Nie, tu nie jest Kobos. Tu jest ta lokacja. Tak, już tu jestem. To gdzie mnie przynosiło? Co, jakaś część mnie się zastanawia. Czy najsensowniejszym rozwiązaniem naszego problemu nie jest zagranie w randomizer bez randomizowania pokoi? To łatwe i fajne. Nie można sobie robić fajnych i przyjemnych rzeczy, come on. Chciałem powiedzieć, że gry nie mogą być przyjemne. You nie. Think people play video games for fun? Właśnie, co ty pierdolisz za głupotę? Miałem już łatwe i przyjemne randomizery, były to te dawno solo i eklezja. Czułem się tak. Bio. Bio. Zdrowiej. No dobrze, przebiegnijmy przez ten pole, a Jezu, ja nie mogę. Mogę tak jak jest. Nie swoją drogą. Nigdy nie trzymałem o człowieku, który zostawiał pytanie na później. No ale nie jest w pralce, tylko jest na suszarce, tylko muszę je zdjąć i schować, ale mi się pok, nie... A to jest... Pok? Zejdę tam na dół, zobaczę jeszcze co tam było. Właśnie, tu jest Spirit Fish. Tego na pewno nie będę potrzebował. Zombie Officer. Powiem szczerze, jak na to, że mam tego, że mam Solitera, to te dusze i tak dopiero do mnie rzadziej niż bym chciał. I boję się pomyśleć, co było, jakbym go nie miał. Ja jestem actually zjebany chyba.
Wiesz, o czym pomyślałem, jak powiedziałeś? Powtórz zdanie, które powiedziałeś. Nie powtórzę go, bo nie, to ja powiedziałem. Dobra, gata. Powiedziałeś, że masz Solitera i... Pomyślałeś o anime? Nie, pomyślałem o tym, że po chuj ci pasjans do grania w Kasudei. Twoje temat, to i... Ha? No bo pasjans w angielsku to jest... A Soliter. Soliter. Soliter, no. W Clocktowerze byłem, ale tutaj potrzebowałem, z tego co pamiętam... Tego trochę pływanka. Więcej HP? Nie, pływanka potrzebowałem. Bo mnie tutaj pływanko blokowało. Ale wiesz co, czekaj, pierdolę się na to łóżko. Aha. Właśnie, bo Undyne pozwalała... Ona pozwala chodzić po wodzie czy pływać? W Lokomotę, to nie. To spierdaje. No dobrze. Fish head. No chyba naprawdę moim najcenniejszym wyjściem będzie teraz rezerwuar. I to mnie bardzo niepokoi. Notabene. Ale jednocześnie nie widzę nic sensowniejszego, co mogę zrobić. Bo co, castle top? Trochę tego nie widzę. Nie wiem, ja też już tu byłem chyba, czy nie? Halo, jak mnie słychać? No i ma dobrze, niech jeszcze czas się wypowie potencjalnie. Czy jest mnie słychać tak, jak było mnie słychać? Na pewno odrobinę gorzej, ale i ma nie te, żeby to stanowiło problem. Alright. Uznałem, że współczesne problemy wymagają współczesnych rozwiązań. Aha. I to... Powiesiłem sobie tę kamerkę tak ordynarnie na uchwycie od szafki przy łóżku. Doskonale. Wygląda tak komicznie. O, kolega nie wie, co to zrobić, doskonale. O Boże. Fishhead. Au, fishheady dużo biją. Wait, w ogóle powinienem o coś zapytać kogoś na czacie, tylko muszę znaleźć, kto to pisał. Doskonale. Boże. A hit saving, dziękuję. Ty, czemu prasowałeś parę godzin? What the fuck do you mean, mate? Może wybrało mu się miliard rzeczy do prasowania i stwierdził, że trzeba to prasować? O, bo pracujesz w jakiejś pralni czy coś? Kurwa, nie wiem. Pojebie mnie. A tutaj są admeny. No, pojebie mnie! XDD. Gdzie ja mam iść, ty gno jebana? Czego ty ode mnie oczekujesz, gro? Powiem tak, ja i tak wolę chyba to niż randomizery z Pokemonów, te, które ci losują, gdzie są... Ile ich tu kurwa jest? Te, które ci losują... Koinsona, czy nie jest Koinsona, z czymś słabszym? Gdzie są jakieś rzeczy typu odznaki i tak dalej? O Jezu, no. I że to mogą być te ukryte przedmioty? Aha. A tej slajda potrzebowałem, którego jeszcze nie mam? Dobrze, dobrze. Wstawię wam na ten, na ogólny jak bardzo świetnie sobie radzę. Ten nie multiki, to nie jestem pewien, powiem szczerze. O Boże, skurwysyn pierdolony. O. Ciekawe ile głony teraz wydaje. Z tych przeciwników pewnie jeden, ale myślę, że cię nie zaskoczę. No właśnie, jaka część mnie naiwnie się łudzi, że może odrobinę więcej? Dwa. No Jezu,
Ta głupia ręka mnie tak kłytwia. Pogadaszuj? Chyba będę mało się. To mi zostało bardzo mało okienka na atakowaniego. Katany to nie są multihity w... Co dała? W Ari na pewno. W Dawn jest chyba technika, że jak używasz w powietrzu ataku i lądujesz, to możesz od razu wyprowadzić drugi cios. Ała, te mam tego debolą. No i są na cały ekran, to jest poskudne. Ten jeden osamotniony niebieski krok. To może być duże. Pojebie mnie. Go on. Play the fucking game, bolo. No dobrze. Gdzie teraz? Nie wiem, tej ekwota, czy ja przeżyję, Boga? Żyjesz? Znaczy nie, nie, ty nie rozumiesz. Ja muszę przebiec przez pokój pełen tych mandagłów. A, nie przeżyjesz. Masz rację. Ja... Nieważne, żyję. O kur... Jak tyś to zrobił? Nie, chyba taki Stevik ratował deployed David 7. Czyli bardzo intensywnym odcleaningiem. O, skrwisza się tutaj spodnie. No, w tamtym pokoju też się panowały swoje drogi. A, gdzie? No dobrze, czyli tutaj już nigdzie więcej nic nie zrobię, jeżeli dobrze myślę? Chociaż nie, że tam na górze coś ma... Albo chujowa? Czekaj, na górze albo na... Czekaj, bo gdzie mnie to... A, ten nie przejdę. Tu na górę nie idę, bo to tak główna, to nawet nie próbuję. Jego nie ma na hita niestety. Mam go na jakieś dwa hity i to jest najbardziej frustrujące chyba. Aha, potrzebuję save'a. Save jest dość daleko. Save jest zdecydowanie za daleko. Dlatego się warpnę do miny. I before do miny też nie zdążę dojść, bo mnie Meduza zabije. A Hamela wciąż to nie ma, by the way. Bo go nie spotkałeś. Wiem. To... Nie zmienia faktu, że jest to frustrujące. Bo nie będę kłamał, upkupiłbym się w jakieś potki albo coś. A masz sklep normalnie? Czy też zdają ci losowe rzeczy? Chyba ustawiałem losowo. Okej. Okay. Before masz tam duszę z kuli. Nie no, dusz chyba nie będzie sprzedawał, right? Nie. Right. Nie zdziwiłbym się. Ja też. Tak ci powiem. Ja też. Tak. A. Przejście jakieś. O. Może Floating Garden? Aha. Aha. Okej. Okay. No dobrze. The game tells you to fuck off. No dobrze. To chyba jednak będzie robiony castle top, I guess. Skoro Gami już tak bardzo mocno sugeruje, że ma być robiony castle top, to będzie robiony castle top, I guess. Opływa Killer Mantle. Tak, czy to jest? Tak, to jest Final Gothic, tyle. Tak, fajnie. Właśnie, coś mi się tak zdawało. Runering. Czym był Runering? Odna Rejmane szybciej. Nie jest okej, okay. Rosing Water... Ooo, jadł! O, jadł. O nie, to damaże. Nie, bardziej FPS. O ja pierdolę. Nie ma czym się leczyć. Wyżej. Od razu lepiej.
Wezmę sobie questa. O ja pierdolę. Trochę dużo. Masz killer mantla, nie chcesz spróbować na tego koleżka? Mogę spróbować killer mantle. To teraz jak go się używało? Przeskakujesz za plecy. Tak? A to jest Shadow Knight w ogóle, nie Golem? Więc nie wiem, czy to działa. No. Nie wiem, Guard? Wiem, że guard, ale zastanawiam, w sensie możesz go kiedyś tam spanishować. Właśnie, nie jestem pewien, czy chcę to sprawdzać. O, Alastor. Bo ja tu... O, czerwone minotaury możesz napisać. XDD. Czerwone minotaury na pewno możesz killer mantle dobijać. Aha. Nie, dobra, chyba starczy mi tej Aliny dzisiaj. Aż tak. No, trochę ten, trochę mnie gnębi. Ten randomizer póki co. Jeszcze się zastanawiam, czy będę chciał go kończyć, bo za bardzo mnie ciągnie tych Pokemonów wśród jakichś trzech simów. Słuchaj, jak ci ciągnie do Pokemonów, to dlaczego nie robić Pokemonów? Mógłbym nawet od biedy już teraz randomizer sobie ustawić, tylko musiałbym wiedzieć jeszcze z których Pokemonów. Poddam pod głosowanie, jak tylko sobie przypomnę, jak się ankiety robi. W które dawno nie grałeś? Kurwa, najgorsze jest to, że jak powiem, to twoja odpowiedź będzie tak oczywista, jak tylko może być. No. No dobrze, Pokémon Platinum Rom. My god. Najgorsze jest to, że Platinum się nie pamiętam, jak się przechodzi normalnie. Bo aż tak dawno w niej grałem. Well. No dobrze. Będziesz miał okazję sobie przypomnieć. Ja. Zwłaszcza... O Jezu. Muszę znaleźć inne miejsce do znalezienia Roma, bo jak patrzę na zawrotną prędkość 64 kB na sekundę, to trochę umiałem w siedeczku. No dobrze. To czego ja potrzebuję? Czego ja potrzebuję? Potrzebuję Pokerando. Pokerando? Tak. Czy ja mogę odpalić Pokerando? Zadziała. Zaczekaj. Czy ja mogę tobie wrzucić Pokerando? Tak, wiem, że najgorzej, że musiałbyś ten. Musiałbyś móc zobaczyć to, actually. Co ty właśnie powiedziałeś? Że musiałbyś móc to zobaczyć. Leżysz na łóżku. O to mi chodziło. Nie, w sensie jak wyłączyłeś streama i włączyłeś z powrotem, to mi automatycznie wrzuciło. Okej. To czekaj. Gdzie jest przechwytywanie okienka? Nowe źródło. A gdzie to jest? To będzie to wspaniałe cudo. To teraz pytanie, co ja chcę mu wrzucić? Spoko, trzymaj się Biki. Ja zrandomizuję doma i też będę kończył. Za tydzień go sobie zaczniemy, dzisiaj go tylko ustawię. Dobra, to po kolei. Co my tu właściwie mamy? Nie ma niezwyczajnych innych form. To w czwartej genie chyba... Nie, no już może mnie interesować. Bo masz to, masz Giratinę. Giratinę? Tak. Nie, no mogło być. Zaysmot mnie nie interesuje. Giratina. Czy ja chcę zmienić staty Pokemonom? Base czy w ogóle rozwój? Znaczy, nie da się zmieniać base statów, w sensie, że sumy base statów. Aha. To ja bym nie zmieniał. No dobrze, typów na pewno nie zmieniam, bo tego nie znaczę. Tak, to oczywiste. Abilitki mogę wyrandomizować. Nie. Abilitki? Na. Ja bym zmieniał tak... Ja bym zmieniał takie rzeczy jak
spotykanie Pokémonów, kolejność gymów i tak dalej. No dobrze, zaktualizuję staty do najnowszej geny, jeżeli jakimś Pokémonom się staty zmieniały. Ewolucje, żeby mogły ewoluować każde Pokémony, które mogą, czyli głównie te, które przez Cejt ewoluują. Czym jest Make Evolution Easier? Pokémony, które ewoluują na bardzo wysokim poziomie, będą ewoluować wcześniej. A, to ma sens. Czyli najpóźniej na 40. To się głównie tyczy. To trochę niska granica. To się głównie tyczy pewnie tych wszystkich jakichś Hydreigonów, Garchompów i tak dalej. Hydreigon, na którym 64 normalnie ewoluuje. Więc to pewnie głównie właśnie do niego się tyczy. No dobrze. Startery. Jak bardzo losowe mają być startery? Co sądzisz? Pewnie albo trzy losowe, albo trzy z dwoma ewolucjami. Jedna z dwojga. Tak, trzy z dwoma ewolucjami ma sens. No dobrze. Losowe przedmioty na start. Zbanuj złe przedmioty. No dobrze. Pokemony, które są zawsze w jakimś miejscu, czyli te legendarki, albo jakieś sudoty i tak dalej. Jest to opcja, żeby je pozamieniać między sobą? W sensie możesz zamieniać legendarki na legendarki i tak dalej. O, tak. No to ma sens. No dobrze. Czy ja chcę losować poziomy tym Pokemonom? Chyba nie, wydaje mi się, że tak. Nie, nie. Wydaje mi się, że te statyczne mogą zostać. Cześć Luna. Alko. In-game trade'ów nie będę zmieniał. Wpadnę jednak jeszcze, bo czuję się jak gówno. Mam nadzieję, że przestanie czuć się jak gówno i że będzie tylko lepiej. Posłucham sobie was trochę. No, ja w tej chwili siedzę nad tym, nad randomizowaniem sobie doma Pokémonów na przyszły tydzień. Bo stwierdziłem, że ta aria mnie trochę za bardzo pognębiła i chyba mam dość kasywali na jakiś czas. Więc tak, ruch. Mocy ruchów nie. Ogólnie ruchów nie będę ruszał. Mogę je zupdate'ować do najnowszej geny. Ale chcę, żeby movesety były losowe. Chcesz, żeby movesety były całkiem losowe? W sensie tak, żeby miały typ, podobny typ do tego, który ma Pokémon, tak? A da się zrobić tak, żeby Pokémony dostawały ruchy w sensie ze swojej puli, ale w losowej kolejności? Chyba nie. O, hell, to by było fajne. No game breaking move przyda się, bo czasami jak widzę Dragon Rage'a na 7 poziomie, to mnie szlach trafia. No. No Dragon Rage to jest to, co bije fixed 40. Tak. A, no tak. No dobrze. Pokémony przeciwników to jest fajna rzecz, bo wcześniej tego nie było jako tako. Bo można pododawać się na przykład gym leaderom tych Pokémonów trochę. Gdzie wcześniej wiem, że tej opcji w ogóle nie było jako tako. Tylko musiałbym losować, a biorąc pod uwagę istnienie Centi, to trochę mnie kocie, żeby nie losować, ale jednocześnie to zrandomizę wtedy. Jeszcze raz, przepraszam, bo się wyłączyłem na sekundkę. Mówię, że zastanawiam się, czy tenerów losować, bo z jednej strony istnieje Centia, a z drugiej strony to zrandomizę, jak nie losujesz tenerów. Czy trenerów losować w tym sensie, że... Jakie mają może być twoim rywalem? Nie, nie, że jakie mają Pokémony każdy trener. O to mi chodzi. A, no to losuj to w cholerę, oczywiście. Tylko jest tak, losowe. O podobnym typie. O podobnym typie tylko w tych. Tylko w gymach i w Elite Four. To się wydaje najsądniejsze. Że jacyś tam losowi trenerzy na drogach mogą mieć kompletnie osoba w gymach Elite Four, że będą mieli jakieś bardziej typowe, że tak to ujmę. Dać im lepsze movesety, żeby było cudniej. Będzie zabawnie.
Dodatkowe Pokémony dla bossów. Zdefiniuj dodatkowe. No jeżeli na przykład Gym Leader miał dwa Pokémony, to że będzie miał plus ileś. A. Sure, why not? I to się tyczy Gym Leaderów, tych Team Leaderów, Elite Four, Champion to akurat nie chodzi w grę, bo Sentai tak miała chyba 6. Cześć. No dobrze, tylko jednego czy dwa? Jak sądzisz? I guess. Jednego czy dwa? Dwa. Dwa, no dobrze. Ważni trenerzy. Czym są ważni trenerzy? Dodatkowe Pokémon do ważnych trenerów. Rywale, team admini, ważne walki w fabule. Mogę im dać po jednym. Zwyczajni trenerzy mają dostać jakieś dodatkowe? Na, chyba nie. No dobrze, rywal ma miejsce teraz cały czas. Stosujemy nazwy, żeby było zabawnie. A kazać im używać Pokémonów z podobną siłą, czy kompletnie osobo? Kurwa. Jak dasz kompletnie losowo, to podejrzewam, że możesz się bardzo szybko softlockować. Softlockować nie, bo mogę zawsze grindować na tych, na danym counterach. I guess. To bardziej kwestia, że jeżeli nie dam losowo, to mogę mieć przypadek, że nie jest Cynthia, ma 6 Magikarpów. Więc chyba tam z podobną siłą. A bo to jest similar. Okej, dobra, to tak. Nie widzę z daleka. Nie używaj legendarek, to jest nuda. No, Early Wonder Guard się przyda. No. Chociaż w sumie nie czuję. Ja nie używałem tego w Abitek, to w sumie bez różnicy chyba. Ta, jakby Wonder Guard. Najwyżej ktoś ci wyleci z Shedinjo. Tak. Co może pójść nie tak? Czy mogą mieć różne formy? Jasne, jak im się trafia, to niech losują. Yep. Czy mają mieć pełni wyewoluowane Pokémony na jakichś poziomach? Niezależnie od tego. W sensie, że jeżeli mają ostatnie ewolucje, to że mają, że te ewolucje mają set poziomy? Nie, że jeżeli mają jakiegoś Pokémona, który ma, dajmy na to, trzy dany formy. Poziom to jest na maksymalnej ewolucji. Tak. Nie, czemu? No dobrze, ale czy chcę im... W sensie nie ma to sensu, jak i tak losujemy Pokémony, no to jak im wyewoluuje, to zajebiście, a jak nie, to trudno. Czy chcę im podbijać poziomy? Możesz podbić o 5. No dobrze, to będzie... Bo możesz co 5, nie? To wygląda jak co, jakieś 2,5 bardziej. Doskonale. Albo co 2 nawet. To podbij co o 2, albo od, nie wiem, 4, chuj mi. W sensie to są procenty, żeby nie było. A. Więc na początku 10% to będzie jeden poziom, a pod to koniec możesz podbić, to możesz podbić 10%. A Cynthia będzie miała Pokémony powyżej 70 pewnie? Garchomp ich na 70 którymś. Skończyliśmy tę arię? Nie tykam jej na razie. Nope. To tam jeszcze Held Itemy niech mają. Sensible Items. Pokémon League has Unique Pokémon. Czy trenerzy widzę mają mieć Pokémony, które nie występują nigdzie indziej? Nie. Okej. No dobrze. W sensie nie było tak in-game, prawda? W sensie oryginalnym. Nie przypomnę sobie. To nie. Czemu? Generalnie wylosował mi się jakiś seed, gdzie byłem wrzucany do endgame'owych lokacji cały czas. I też mam wrażenie, że mam trochę na razie przesyt kasywani. Także ten. Może kiedyś do tego wrócę, może zrobię jakiś inny randomizer z tego. Może nie będę losował połączeń między pokojami XD. Ale na razie starczy. No dobrze, dzikie Pokémony, losowe. Yep. A jakieś dodatkowe zasady? Nie. Minimum catch rate przyda się. O Jezu.
Zastanawiam się, czy ja... Nie no, to będzie zbyt broken, jak dasz sobie gwarantowane. Nie, kawan. Bo myślałem, że wiesz, że jak randomizujesz, to że gwarantowane by były fajne, a potem sobie pomyślałem, że... No, spotkam sobie jakiegoś... Spotkasz Dragonera, z jakiegoś, czy tam Dratiniego nawet, w pierwszej ta... trawce A, albo broń Boże, ktoś legendarki? Yep. No dobrze, ustawiłem je, żeby był jakiś rozsądny w miarę. Ile to jest? 10%? Na pełny HP? To jest najniższy ten minimum? No dobrze. Zjemy HM losowe. Mów tutorzy losowi. Kompatybilność niech zostanie. Nie jest tańcz? Nie, preferred type. TM level up sanity, follow evolutions. Czy chcesz, żeby każdy Pokémon się każdego HM-a uczyć? Tak. O tak, ogniste Pokémony z surfem, I can't wait. Chociaż w sumie właśnie surf jest rzeczą. Dam bez. Dam bez. Uwielbiam, kiedy próbuję mnie tak mocno, że trudno mi się oddycha i zaczynam płakać z cechu. To brzmi jak moment, kiedy bierze się dużo ciepłych rzeczy i kładzie się pod kołderkę i próbuje się jakoś przeżyć. Tak przynajmniej słyszałem. Random field itemy. Special shops. Czym są special shops? To luna jest wynik stresu, czy... Bo w sensie brzmi jak wynik stresu, ale wybacz, że pytam. Nie jest ciepło. I tak potrzeba więcej ciepła. To już tak mocno mnie zbolało, to chyba jest to. I see. No ja mam nadzieję, że przede wszystkim źródło stresu jak najszybciej odejdzie. Yep. Ja znam uczucie, więc... Mogę się połączyć w rozumieniu przeżywania tego, bo zdaję sobie sprawę, jak kurewsko paskudne to potrafi być. Czy chcę biegać bez butów do biegania? Tak. Tak, chcesz. Co tam jeszcze? Czy chcę skipnąć sobie Distortion World? Nie, jest fajen. W sensie, że wrzucam mnie do Seidusa? Chociaż to jest po prostu zagadka logiczna w sumie, więc... Chcesz? Nie wiem. Nasz nodex może być. Bo z kolei tak mamy randomizowane Pokémony. Update type effectiveness. Czy ja chcę? Nerf i steel type? Nie. Doskonale. Bo one od 6 geny były znerfione. No dobrze, randomizę. Stream Platinum Randomize. Let's go. Czy chcesz zapisać sobie log file? Mogę chcieć. Oho. Biorąc pod uwagę, jakie mieliśmy doświadczenie ostatnio. No się miałem normalnie, tylko zmęczono, potem zadzwoniłem do ojca i wszystko pogorszy i wtedy mi tak zaczęło mocno boleć. Przerabiałem to jakiś czas temu ze swoją babcią, że też wszystko było fajnie, babcia przedzwoniła i tak miałem humor zepsuty kompletnie. To pamiętam. Dziękuję za życzenia zdrowia, bo tak kichnąłem. No dobrze. Jeżeli chodzi o dzisiejszego streama, to chyba by było na tyle, bo... Nie chcesz zacząć? Zobaczyć, co ci się pojawi? Myślisz? Mhm. No... Jestem ciekaw, jak już poustawiałeś wszystko, to zobacz po prostu, co ci się... No dobrze, no skoro... Co ci się zespołuje? Skoro nalegasz. Kim ja jestem, żeby odmówić? Muszę przełączyć tego. Uwaga to. Przepraszam. Wiem, że było głośno. Muszę przełączyć scenę, tylko na którą to była.
Nie ta. To była ta, prawda? To też nie była ta. Doskonale. Czy ja korzystam ostatnio z innego emulatora? A na czym korzystasz? Teraz miałem Desmu. Ja ostatnio z Melona korzystałem, prawda? Nie wiem. Teraz Melona. Ja zawsze używam Desmumy. Ja Desmumy mam ogromne problemy z tym, z Pokemonami z jakiegoś powodu. Really? Często mi z jakiegoś przeklętego powodu... Pamiętam, że HeartGold miały ten paskudny problem, że mi to chwilę backskinę wywalały. O, nigdy mi się nie zdarzyło. Desmumy mi zawsze działało wzorowo. No dobrze, co my tu mamy? Dzięki Bogu za to, że można było wstawić przyspieszany tekst. A to, że wziąłem sobie tutorial, to inna sprawa? Poczekaj, muszę się... O właśnie, muszę... Nie, masz dotknąć Pokebola, no dobrze, zapomniałem, że grałem w grę z ekranem dotkowym. Weź mi, że zmień mi streama na ten, na Discordzie. Jasne, już zmieniam. Wiem o co chodzi. Zresztą strasznie mi reaguje, ale nie chcę się przestawić na Nokasza. Ja z Nokasza jakoś nigdy też nie korzystałem osobiście. Adria Boy, Adria Girl. Wyjątkowo będę chłopcem. Spinki, kiedy Pokemony? Oh fucking course. Your name is Spinky? Yes. What might his name be? Siwak? Za każdym jebanym razem? Doskonale. Jada. Dobrze, nie ukrywam, że chciałbym nie pogadać się z Barem. Bo chciałbym zobaczyć, co mam do wyboru. Boję się, nie będę kłamał. Czekany sobie. To jest opcja, nie będę kłamał. Tylko czy ja mogę to łatwo zrobić, to mnie zastanawia. A czekaj. O Boże, ja to będę musiał od nowa ręcznie przycinać, prawda? Prawdopodobnie. Shit. Yep, będę musiał. Do zobaczenia za godzinę. Nie ma takiej tragedii, jak myślałem, że będzie. Zapomniałem, że Melon, znaczy, że Melon, że Pokémony je mają odwrotnie względem kasowani. Chyba już jest lepiej. Chciałbym wierzyć, że już jest lepiej. A tak, nie wchodź w wysoką trawę. Co złego może się stać, jeżeli wejdę w wysoką trawę? Tak. Tewik nie szukał. Już idę po Siwaka. Cześć Siwak. A temu emulatorze przynajmniej czuję się bezpiecznie z tym, że mogę Turbo używać, bo mam wrażenie, że jak używałem Turbo na Deathmoomę, to się kończyło bardzo źle. W jakim sensie bardzo źle? Nie wiem, wydaje mi się, że było zależne od Turbo, czy mi się nie wyspywało. Jezus. Tak, kochałem Pokémony, jada. I co tam dobrego dostajemy na start? Pewnie same paskudstwa, co? Magikarp, Feebas. Nie mogą być. I Wishiwashi. Nie mogą być. Wishiwashiego nawet nie masz w Ratigenie. Wiem. Żaden z Pokemonów, który wymieniłeś, nie może być w tej torbie.
Nie może? No, kazałeś mi ustalić się, tak te mają dwie ewolucje. A, right. Right. Ma sens. Okej, zapisuję się. O, my tu ma. Doskonale. O kurwa, dobrze. To wygląda lepiej. To wygląda mniej lepiej. Trico Gang Rise the fuck mi, up. A my nie będę komo, że oni nie pozostawili mi jakiegokolwiek. Oni dosłownie nie pozostawili mi żadnego wyboru, dając takie ani inne satyry. Fucking goat. Kocham. To wziął mój kochany rywal. O, fuck me. Też czuję, że to nie będzie wygrane. To zdecydowanie nie jest wygrane! No dobrze. No dobrze. Just a bit of banter. No dobrze, rozumiem. To wiecie, to był tak naprawdę nuzlok, więc właśnie kończymy rana. A, zajebiste buty do biegania, szkoda, że już nie miałem. Dobra, to jeszcze tylko pierwszy Pokémon, który w trawie się pojawi. Jak tylko Psiwak mi pozwoli. On mi nie pozwoli, kurwa! Tak to jest, że chcesz zrobić jeszcze jedną rzecz, jedną jedyną rzecz, a gra ci mówi, nope. Cześć, Cyrus. Mój ulubiony piosenkarz, Miley Cyrus. Ja moje, zastanawia mnie, co wrzuci jako pierwszego Pokemona, którego spotkam. I my, Karkaus, jako pierwszy Pokemon. Giratina. Giratina? Nie. Yes. Mingo. Niepokoi mnie zestaw ruchów, który mam na Tico. Bo Power Leap ma w całe 10 pp. Więc nie spodziewam się cudów, nie będę kłamał. Przypomina mi się, jak widziałem porównania antagonistów czwartej i siódmej geny odnośnie tego, kto ile ma lat. No. Że bardzo widać po nich, kto ile ma lat. Yep. Bo Cyrus jest chyba jakieś 10 lat młodszy, jeżeli dobrze pamiętam. Ta. Nie idę. To wygląda sami. A, dobra. Żeby nie było. Napadę już na dzisiaj kończę. Także mam przygotowanego bardzo dobrego seeda na następny sim, który będzie w poniedziałek. A w środę, jak mi znowu nie wyjebie prądu albo czegoś, to będzie Elden Ring. Na dziś to było tyle. Dziękuję za przybycie, trzymajcie po. Cześć. Cieszę się, że mogliśmy pomóc.